Dobry Państwu, minęła dziewiąta, to oznacza, że ruszamy z super raportem, programem przygotowanym przez dziennikarzy Super Ekspresu Radia SK i Radia Plus. Kamila Biedrzycka, witam Państwa bardzo ciepło i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Dziś jak zwykle u nas wiele ciekawych rozmów. Zaczynamy od Roberta Winnickiego, posła Konfederacji. Konfederacji bardzo przez Państwa lubianej, szczególnie przez naszych widzów na YouTubie, więc wychodzimy oczywiście naprzeciw, tak jak zostało to obiecane. Później rozmowa z Tomaszem Sekielskim, współautorem filmu Zabawa wchowanego. Kolejnego odcinka, można powiedzieć, epopei o pedofilii w polskim kościele. Z Tomkiem na ten temat porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób dotarli do bohaterów swojego filmu i tak naprawdę, czy czują sens tego, co robią w kontekście tego, że w polskim kościele, mimo że o pedofilii głośno, niewiele w tej kwestii się zmienia. Później także na Państwa życzenie. Rozmowa o polskiej policji, o tym, że tracimy do niej zaufanie, o tym, że coraz częściej działa ona przeciw obywatelom, a nie dla obywateli. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, będzie Państwa gościem i będziemy analizować wszystko to, co dzieje się na linii funkcjonariusze policji i władza, funkcjonariusze policji i obywatele. Wiele, jak wspomniałam, ciekawych informacji, mam nadzieję, Państwo dziś usłyszą, wiele się dowiedzą. Oczywiście czekamy na Państwa komentarze i pytania. W ramach możliwości postaram się je zadać. Startujemy z super raportem. Zapraszam. I oczywiście dzień jak co dzień. Najświeższe statystyki z Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby zachorowań związanych z epidemią koronawirusa w Polsce z wczoraj, z 17.30 to są liczby. Przypomnę Państwu, 19 268 osób zakażonych jest w tej chwili w Polsce koronawirusem. Mamy 948 ofiar śmiertelnych oraz 7903 pacjentów, którym udało się walkę z koronawirusem wygrać. To jest cały czas liczba, która powinna rosnąć. Tych ozdrowieńców powinno być coraz więcej, na to liczymy i te informacje akurat bardzo lubię Państwu przekazywać. Lubię też myśleć o wakacjach, zapewne jak wielu z Państwa. Troszkę takich ciekawych informacji dziś zebraliśmy dotyczących tego, gdzie ewentualnie będzie można się na te wakacje jeszcze w tym roku wybrać, pod warunkiem oczywiście, że zostaną uruchomione loty międzynarodowe, ale wielu mówi, że być może, kto wie, pod koniec czerwca lub na przełomie czerwca i lipca już latać będziemy mogli. I tak, jeżeli Państwo lubią Turcję, to mamy tutaj dobre informacje, bo turecki minister turystyki powiedział, że hotele turystyczne zostaną otwarte dla obywateli tureckich. To jest coś, co podkreślam, już za 10 dni, 28 maja. Natomiast dla nas, dla turystów z zagranicy, hotelarze w Turcji będą mogli gościć nas już w połowie czerwca. Jeżeli chodzi o tych, którzy są amatorami wysp greckich i Grecji kontynentalnej, no to już spieszę z informacjami. Od 25 maja będzie możliwa podróż między greckimi wyspami i po Grecji kontynentalnej, ale dla Greków wyłącznie. Granice dla turystów z innych krajów
mają zostać otwarte w lipcu. Także jeżeli Państwo mają ochotę, to być może jeszcze warto pochylić się nad zakupieniem wycieczki do Grecji właśnie. Portugalia z kolei otwiera sezon plażowy 6 czerwca, czyli już za chwilę, ale oczywiście przy reżimie sanitarnym i z ograniczeniem plażowiczów, no bo cóż, epidemia trwa jeszcze i trwać pewnie będzie. Swoje granice lada moment otworzą też Czechy, Węgry, Słowacja i Austria. To może mniej ciekawe kierunki, jeżeli chodzi o wakacje, ale jednak dla zwiedzania, dla turystów mogą być atrakcyjne. Także to są te informacje, które tak naprawdę dla wielu już w tej chwili czekających na słońce i na odpoczynek są bardzo ważne. Za chwilę ważne też informacje od Janka Złotorowicza, wicenaczelnego Super Expressu, który już na Państwa czeka u nas w redakcji. Także mknę do niego, proszę z nami zostać. Oczywiście bardzo ciepło witam wszystkich naszych widzów na stronie głównej SE.pl i oczywiście na naszym kanale Super Expressu na YouTubie. Państwo już widzę tutaj troszkę myślą o wakacjach. Pająk mówi, ja na wakacje jadę nad Bałtyk. Ja też, więc może się spotkamy. Kto wie, kto wie. Pozdrawiam patriotów, pisze pan Marko. Pozdrawiam prowadzącą w drugiej wiadomości. Dlaczego to się wyklucza? Ja się czuję patriotką, ale pozdrawiamy, pozdrawiamy jak najbardziej. Kawka, ciasteczka, Super Express jest. Świetnie, panie Marcinie. Bardzo się cieszymy. Zapraszamy na cały dzisiejszy program i zapraszamy już w tej chwili na rozmowę, tak jak Państwu obiecałam. Janek Złotorowicz czeka już u nas w redakcji w Super Expressie przy ulicy Jubilerskiej. Przenosimy się tam teraz. Dzień dobry, Janku, witam Cię. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry Państwu. Ja też pozdrawiam wszystkich patriotów. Tak, wszystkich patriotów, pozdrawiam Cię. Ciebie również w tej liczbie. Cieszymy się bardzo. Janku, wiemy wszyscy, że zaczynamy się powoli dusić w maseczkach i tak, że wielu uważa, że w przestrzeni publicznej, no poza oczywiście sklepami wielkopowierzchniowymi, gdzie to jest jak najbardziej uzasadnione, często nosimy te maseczki, no zupełnie bezsensownie, bo jesteśmy od siebie oddaleni o wystarczającą liczbę centymetrów, metrów i tak dalej. Natomiast dzisiaj piszemy o tym, że my naprawdę już mamy dość noszenia maseczek. Piszemy to wprost. Polacy mają dość noszenia maseczek i pokazujemy to na przykładzie bardzo różnych Polaków, no bo no, każdy z Państwa, ci, którzy mają możliwość i wychodzą z domów, a coraz więcej z nas wychodzi z domów, widzą, ja też to widzę, no idąc dzisiaj do pracy mijałem wiele osób, które no, nosiły maseczki na popularną teraz bardzo modę, czyli na tego tak zwanego świętego Mikołaja, zasłaniając brodę. Ja wiem, jak broda jest ważna, jakby jestem pierwszym człowiekiem, który ma tego świadomość, ale no jakby bardziej chodzi jednak o to, żeby zakrywać póki co twarz, usta i nos, nie brodę. Natomiast widzieliśmy też, Jarosław Kaczyński odwiedził grób brata na Wawelu, wchodził do katedry bez maseczki. Widzieliśmy wielokrotnie polityków, gwiazdy. Pokazywaliśmy też ich w Super Expressie. Wiele tych zdjęć dzisiaj też pokazujemy. Ludzie, którzy no już jesteśmy tym po prostu zmęczeni, ale no my tu nie narzekamy dla samego narzekania, bo z naszych informacji wynika, że ten obowiązek noszenia tych maseczek zniknie dużo wcześniej niż nam wcześniej mówiono. Ja przypominam, że początkowo była mowa, że to będzie to obostrzenie, które będzie obowiązywało najdłużej, że to zniknie w ostatniej kolejności. Wejdę ci w słowo, przepraszam, no, gdyż pamiętam ten cytat bardzo, również wielu naszych widzów to przypomina. Będziemy nosić maseczki dotąd, tak, aż całe społeczeństwo nie zostanie wyszczepione. Tak, tak powiedział minister zdrowia. Wiemy też, że na pewno nie w przyszłym tygodniu ten zakaz zostanie zniesiony, nie, ale być może nie do czasu wyszczepienia społeczeństwa. Minister Szumowski dawał już sygnały, że sprawa jest analizowana. To jakby potwierdził nasze informacje, które myśmy też już no, w różnych źródłach mieli, pracowaliśmy na tym od jakiegoś czasu już i potwierdziliśmy to w paru różnych źródłach. Minister Szumowski powiedział to w zasadzie wprost. Jest rozważane
zdecydowane już odejście od tego nakazu, żeby absolutnie wszędzie, cały czas, non-stop, jak tylko się wychodzi z domu. I według naszych informacji, no tu znowu wracamy do dzisiaj tematu wiodącego, na przed wakacjami ten obowiązek ma zostać zniesiony. Czy jest szansa, że ten nasz widz, który się wybierze na Bałtyk, będzie mógł opalić nie tylko tors, ale i również twarz? Dokładnie tak. Pod warunkiem oczywiście, że będzie pogoda. Oczywiście trzymam kciuki i za ciebie też, bo też się na Bałtyk wybierasz. Tak jest, jak zwykle. Ja Bałtyk Polski kocham, po prostu kocham. Majątek ministra Szumowskiego, bo zaczęliśmy o ministrze zdrowia mówić, no to też jest coś, co wielu ostatnio interesowało. Minister bardzo tak uciekał. Niektórzy mówią, że wypisał to swoje oświadczenie majątkowe dokładnie jak lekarz, tylko tak, że aptekarz będzie w stanie Skradłaś puentę. Mi żart. Skradłaś. No dobrze, no to bez puenty. Ale widzisz, to świadczy o tym, że myślimy tak samo, to dobrze. No ale też prawda jest taka, to nie jest też jakiś, oczywiście nie obrażając się ciebie, jakby to jest żart, który się sam nasuwa. No lekarz bardzo. Taki suchar trochę. No, ale specjalnie tu rozmawialiśmy z nim, specjalnie dla nas też wykaligrafował tą kwotę. 34 428 zł oszczędności. To jest najnowsze oświadczenie. Dzisiaj w Superekspresie opisujemy je ze szczegółami. Minister ma nadzieję, że to jakby rozwieje wszelkie wątpliwości. No zobaczymy. Zobaczymy. Czekamy jeszcze na wyjaśnienia dotyczące kwestii tych firm biotechnologicznych, maseczek i tak dalej, ale dobrze. To zostawiamy ministrowi. Miejmy nadzieję, że stanie na wysokości zadania. Teraz już dość polityki. Teraz kolejna, bo no z reguły o takich mówimy, ku przestrodze informacja, bo bardzo często mówi się o tym, że zrozpaczeni rodzice poszukują zaginionych dzieci. Takich historii jest coraz więcej. Wiele dzieci uznaje się właśnie za zaginione. Fundacja Itaka takimi sprawami się zajmuje, ale my mamy historię, nie wiem właściwie, czy ona jest bardziej smutna, czy budująca, bo dziecko znalazło swoją mamę po ćwierć wieku. Znaczy to się jeszcze okaże. Natomiast na razie wiemy tak. 26 lat temu zaginęła Monika w Legnicy. Lata 90. Dziadkowie zabrali ją do sklepu. Spod tego sklepu po prostu dziecko zniknęło, rozpłynęło się. Nie wiadomo, gdzie jest. Jakby no, policja ma tą świadomość i też wielu ludzi zajmujących się tym tematem ma tą świadomość, że w tego typu przypadkach no niemal zawsze wychodzi na to, że porywaczem jest ktoś z najbliższej rodziny, najczęściej ojciec albo matka. Bo w 99 przypadkach na 100, jeżeli dochodzi do porwania dziecka, jest tak, że po prostu są to rodzice, którzy się rozwodzą, walczą o to dziecko i wtedy porwania rodzicielskie. Ale oczywiście nie oznacza to, że no sama mówiłaś, no, tych przypadków zdarza się na tyle dużo, że są też różne inne. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, co stało się z Moniką. Kilkanaście lat później został w tej sprawie zatrzymany jej ojciec, Robert B., zresztą znany lokalny kryminalista, który stanął za to przed sądem. Początkowo zmieniał w ogóle zeznania, kręcił, mówił o tym, raz nawet mówił o tym, że sprzedał dziecko na organy, innym razem, że ją zabił. W końcu stanęła na tym taka najbardziej popularna hipoteza na temat tego, co mogło się wydarzyć z małą Moniką, jest to, że ojciec sprzedał ją za granicę w ramach adopcji, parze, która nie mogła mieć dzieci. Wiemy, że do takich adopcji też dochodzi, nie zawsze, no, są nielegalnych, że po prostu kupuje się dziecko. No i teraz do mamy tej Moniki, która już powoli straciła wiarę w to, że kiedykolwiek to dziecko, czy nie dziecko, bo to już jest dorosła kobieta odzyska, zgłosiła się właśnie dorosła kobieta, mieszkanka Stanów Zjednoczonych, która kiedy odkryła, że została adoptowana, zaczęła poszukiwać swoich biologicznych rodziców i wyszło jej na to, że jest wielce prawdopodobne, że to właśnie ona jest zaginioną, porwaną Moniką. Żeby to oczywiście potwierdzić, pobrano już stosowne wymazy, będą przeprowadzane bardzo szczegółowe badania DNA i wtedy okaże się to na 100%. Jeżeli się to potwierdzi, będzie to oczywiście, na pewno tu też o tym będziemy rozmawiać. Będzie to jeszcze bardziej niesamowity finał, naprawdę już niesamowitej historii. Teraz stawiamy kropkę w tym temacie, bo jeszcze temat fanfary teraz powinny się pojawić. Twój ulubiony, oprócz otwarcia zakładów fryzjerskich, rzecz jasna, czyli szef mafii wnuczkowej, to już wielokrotnie w odcinkach Państwu te historie opowiadaliśmy, słynny HOS. Janek, prorok jakiś czy co? Można by było powiedzieć, bo obawiałeś się tego, że po raz kolejny HOS będzie mógł wyjść z aresztu. I znowu dostał taką możliwość. Myśmy wcześniej pisali, że on w ogóle czuje się chory bardzo w areszcie i bardzo boi się, że może zarazić się w areszcie koronawirusem i prosił, żeby go zwolnić z aresztu z przyczyn zdrowotnych. Na razie sąd uznał, że może on wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji. Nie małej kaucji, bo tym razem wyznaczono aż 400 tysięcy złotych. I jeżeli on je wpłaci, będzie na wolność mógł wyjść. Zobaczymy, jak się sprawa potoczy.
Znaczy adwokat póki co twierdzi, że KHOZ nie dysponuje takimi pieniędzmi. No jednak kolejne aresztowania, kolejne ucieczki przed policją, ukrywanie się i tak dalej. A, no, i to zakład, że pieniądze się znajdą. No jeżeli te pieniądze się znajdą, my na pewno o tym opiszemy, bo jeszcze raz przypomnę, to nie jest tak, że my się czepiamy KHOZ-a, bo go nie lubimy. To nie chociaż jest nie przechodzamy za nim. No, to zdecydowanie. No nie jest on naszym ulubieńcem, natomiast nie rozmawiamy tutaj o tym, dlatego że chcemy po prostu tego konkretnego człowieka atakować, informować, tylko problem polega na tym, że nasi czytelnicy Super Ekspresu bardzo często padają ofiarami wnuczkowej mafii i każdy kolejny artykuł, każda kolejna informacja na ten temat, każda przestroga jest bardzo ważna, żeby się pilnować, żeby uważać, że jeżeli dzwoni telefon i jest to ktoś bliski, kto mówi nam, że potrzebuje pieniędzy, od razu powinna zapalić się lampka alarmowa, a jeżeli chwilę później, dosłownie chwilę później dzwoni do nas policjant i mówi, że monitorował rozmowę i że to są oszuści i trzeba pomóc ich złapaniu, to tym bardziej trzeba odłożyć słuchawkę, odczekać chwilę i wykręcić 997, bo w ten sposób właśnie ci oszuści do państwa docierają, w ten sposób was okradają, was albo waszych bliskich. Mamy też możliwość teraz, mogę to teraz powiedzieć, w internecie, też młodym ludziom, też porozmawiajcie ze swoimi do swoich dziadków, do swoich babci, pilnujcie też, dzwońcie do nich, miejcie z nimi kontakt, bo bardzo często też starsi ludzie padają ofiarą tych oszustw, dlatego że czują się samotni, czują się niepotrzebni, a kiedy nagle ktoś dzwoni do nich i mówi, babciu, dziadku, pomóż, oni są wręcz przeszczęśliwi, że ktoś się nimi zainteresował i ktoś chce ich pomóc, a potem tracą oszczędności swojego życia. Kolejny odcinek pod tytułem HOS, dziś także w Super Ekspresie. Janku, bardzo dziękuję. Jan Złotarowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. Jutro się widzimy, mam nadzieję. Tak jest, oczywiście. Do zobaczenia. Cieszę się niezmiernie. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Bardzo państwo czekają jak zwykle, więc ja bez zbędnego przedłużania zapowiadam Ekspres Biedrzycki i rozmowę z Robertem Winnickim. Zapraszam. Poseł Konfederacji Robert Winnicki jest już z nami. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Jak zdrowie i samopoczucie? No, dziękuję. Jak widać, nie narzekam. Dotrzeć do fryzjera wczoraj, więc tak, nie narzekam. Cieszę się bardzo, panie pośle. A czy pan cieszy się z perspektywy daty 28 czerwca, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie? Czy jest pan w tej grupie, która mówi wprost, one muszą się odbyć jak najszybciej? Czy jest pan w tej grupie, która mówi, musi się odbyć, ale muszą być dobrze przygotowane? Jestem w jeszcze trzeciej grupie własnej. Po pierwsze, muszą być dobrze przygotowane, a po drugie, priorytetem powinno być dzisiaj odmrażanie gospodarki i urządzanie naszego życia społeczno-gospodarczego na nowo. I wtedy byłby czas na kampanię wyborczą. Moim zdaniem ona powinna chyba nawet być później, ta elekcja, niż 28 czerwca. Wydaje się, że teraz ten termin mniej więcej, przełom czerwca-lipca, jest najbardziej prawdopodobny ze względu na układanki polityczne, głównie między PiS-em a Platformą w Sejmie i w Senacie. Natomiast moim zdaniem powinien tutaj być priorytet postawiony jednak na to, żeby przywrócić Polakom normalne życie, jak tylko to najszybciej, jak tylko to możliwe. Panie pośle, wczoraj odbyła się kolejna odsłona, tak to nazwę, okrągłego stołu zwołanego przez Lewicę. Przedstawiciele Konfederacji także w Senacie, żeby rozmawiać z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, byli. Czy to ma sens, takie rozmowy? Czy pana zdaniem to rzeczywiście jest jakiś przełom w polskiej polityce, że rozmawiamy wreszcie ponad politycznymi podziałami i próbujemy ustalić się coś wspólnie? Czy to jest taki teatr polityczny bardziej, po którym i tak wszyscy zostają przy swoim zdaniu, a potem, przepraszam, ale maczugami walą się po głowach? Nasz kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak relacjonował wczoraj to półtora godzinne spotkanie. Krótko, strata czasu. Jeden wielki teatr polityczny. PiS tak naprawdę, co miał do ugrania w sprawie wyborów prezydenckich, to zdaje się już ugrał. Teraz panu Grodzkiemu, marszałkowi Senatu, wydaje się, że jakąś grę prowadzi, że będzie coś negocjował, przeciągał, czy... Wiadomo, że teraz Platformie zależy na tym, żeby opóźnić te wybory, ponieważ muszą zabrać podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego i pozwolić jego kampanii się rozpędzić, więc oni na pewno nie będą tutaj szybko procedowali w Senacie. Natomiast złudne jest przekonanie, że między tymi partiami Starego Układu, czy PiS-em, czy Platformą, czy Lewicą, jest w stanie się coś sensownego wypracować. Tak jak to wczoraj relacjonował Krzysztof Bosak,
wielki teatr, wielkie jakby pozerstwo i gra na miny. Żadna ze stron tych głównych rozgrywających dzisiaj na scenie politycznej nie przyszła tam z jakąkolwiek konstruktywną propozycją, którą można, czy chęcią w ogóle tego, żeby coś szybciej czy sprawniej załatwić. Niestety to dosyć takie rytualne gesty. To przykre, bo w normalnej kulturze politycznej państw o takich ustabilizowanych systemach tego typu konsultacje mają rzeczywiste, a nie tylko takie teatralne znaczenie. A państwo przyszli z jakąś konstruktywną propozycją? Myśmy przyszli z taką propozycją, żeby tak samo jak mówiliśmy w sprawie poprzedniej ustawy, która przechodziła, tej korespondencyjnej, ostatecznie przyjętej, ale przyjętej zupełnie bez sensu, bo się okazało, że jej zapisy jakby nie wchodzą w życie. Ona była przytrzymywana 30 dni przez Senat. My przede wszystkim wtedy apelowaliśmy do Senatu, żeby nie trzymał 30 dni tej ustawy, bo to jest bez sensu. Należy do rozstrzygnięć politycznych dążyć szybko i sprawnie. Niezależnie od tego, jakie te rozstrzygnięcia mają być, bo po prostu sytuacja, w której na kilka dni przed wyborami nadal nie wiadomo, przed 10 maja, nadal nie było wiadomo, w jaki sposób będą one odbywane. No dobrze, panie pośle, tylko ja tutaj będę się wspierać, że to jednak nie jest odpowiedzialność Senatu, który wykorzystywał konstytucyjną możliwość rozpatrywania ustawy przez 30 dni, ale odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości, które nie potrafiło napisać prawa tak, jest, żeby zachować terminy, nie, no wiadomo, po prostu. Wiem, no, krótka piłka, jak to się wiemy, mówiła, kto rządzi państwem i kto jest głównym odpowiadającym za obecną sytuację. Ale wiemy też, kto jakby nie zachowuje się mądrzej w tej sprawie. I Senat w tej sprawie nie zachował się mądrzej niż rządzący, a chyba chcieliby na takich pozować. I tylko apelujemy o to, żeby w tej sprawie znowu nie wikłać się w jakieś polityczne gry. To, co zaprezentował Krzysztof Bosak już kilka tygodni temu, jest jak najbardziej aktualne. Pierwsza rzecz, jak najszybciej musimy poznać termin wyborów. To jest nasz pierwszy postulat. Przestać właśnie grać. Zwróćmy uwagę też na jaką grę rząd prowadzi w tej sprawie. No, przewlekając ogłoszenie decyzji PKW, znaczy ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw, w związku z tym dając coraz to więcej czasu pani marszałek Witek na ogłoszenie terminu wyborów, no to jest wszystko niepoważne. To jest wszystko taka żonglerka państwem, żonglerka jego obowiązkami tak naprawdę państwa. Więc ja bym oczekiwał tego, że rzeczywiście ci, którzy rządzą w Senacie, czyli lewicowo-liberalna opozycja i PiS dogadają się, żeby jak najszybciej ogłosić termin wyborów, żeby po prostu zasady gry, reguły gry były dla wszystkich jasne, a nie w tej chwili jedni w Sejmie, a drudzy w Senacie próbują ustanawiać reguły gry pod siebie. No to jest niepoważne, to jest po prostu niepoważne i to niestety na szwank wystawia nie tylko powagę PiS-u czy Platformy, bo tej już od dawna nie mają, ale przede wszystkim na szwank wystawia powagę państwa polskiego. I pozostałych ugrupowań parlamentarnych, bo ludzie po prostu za chwilę stracą niestety, nas nie będą chcieli chodzić na wybory. Jak pana zdaniem właśnie ta sytuacja w ogóle wpłynie na frekwencję i czy wpłynie w ogóle? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. I myślę, że każdy, kto w tej chwili jakoś prognozuje, to zbyt pewnie może się pomylić. Myślę, że frekwencja będzie niezła. Nie spodziewam się, że ona będzie jakoś drastycznie mniejsza czy drastycznie większa niż w poprzednich lekcjach, w poprzednich wyborach. Nie wiadomo jest największą, ile osób skorzysta z opcji głosowania korespondencyjnego i to może być jakiś czynnik, jakaś zmienna, którą moim zdaniem nikt nie ma do końca zbadanej i nikt do końca nie może być jej pewny, jak te wybory korespondencyjne, ta korespondencyjna ich część, przede wszystkim jak wielu obywateli będzie dotyczyło, jak wielu postanowi z niej skorzystać, a po drugie, jakie przyniesie wyniki, jaką przyniesie frekwencję. Spodziewam się, że ta frekwencja nie będzie drastycznie różniła się od relatywnie, jak na warunki polskie, wysokiej frekwencji w wyborach prezydenckich z poprzednich wyborów. Być może część ludzi, którzy normalnie poszłaby do urn, do lokali wyborczych ze względu na tę całą sytuację, zniechęci się i nie pójdzie, ale być może z kolei inna część, która do tej pory na przykład nie głosowała, a w tej chwili skorzysta z możliwości głosowania korespondencyjnego, wykorzysta ten głos. Także moim zdaniem, jeśli ktoś dzisiaj feruje jakieś wyroki co do rozstrzygnięcia tych wyborów, kto wygra, kto wejdzie do drugiej tury, kto będzie się tam biło zwycięstwo, no to jednak dosyć wróży z fusów. Tu wszystkie opcje są jeszcze w grze. Właśnie, więcej cały czas mamy znaków zapytania niż odpowiedzi. Panie pośle, nie obawia się pan, że te wybory korespondencyjne, do których tak mocno zachęca minister zdrowia Łukasz Szumowski, pozwolą jednak w obecnej sytuacji no, na daleko idące nadużycia, tak to nazwę, że jednak bezpiecznie iść do lokalu wyborczego?
kontekście oddania naszego głosu. Ja zachęcam wszystkich tych... Wszystkich tych, którzy nie mają jakichś naprawdę fundamentalnych obaw związanych ze swoim zdrowiem i bezpieczeństwem, to zachęcam do tego, żeby głosować tradycyjnie, jak najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że no jednak jakiś elementarny, zdrowy rozsądek i pewne sanitarne zasady bezpieczeństwa będą zachowywane w tych lokalach, w związku z czym nie ma, moim zdaniem, dla większości znaczącej populacji nie ma powodów, dla których by nie skorzystać z tradycyjnego głosowania. I zresztą jakby jak były badania i badany był elektorat Krzysztofa Bosaka, czy elektorat Konfederacji, to wskazywało, że tak naprawdę naszemu elektoratowi to jest trochę obojętne, czy to będą wybory korespondencyjne, czy tradycyjne, ponieważ on i tak zdecydowanie pójdzie do tych wyborów i pójdzie dużo chętniej, w sensie nawet do, gdyby było wyłącznie tradycyjne głosowanie, dużo mniej się boi niż elektoraty innych ugrupowań. Krótko, macie zdyscyplinowanych zwolenników. Mamy zmobilizowanych zwolenników. Mamy zwolenników, którzy wiedzą, że jeśli coś chce się w Polsce zmienić na lepsze, to trzeba głosować na Krzysztofa Bosaka i Konfederację. Panie pośle, nie będę panu zadawała pytania o te oficjalne sondaże, które się pojawiają, które są bardzo zmienne, bo pan mi powie zaraz, że ostateczny sondaż jest przy urnach wyborczych i że sondaże już nieraz pokazywały, jak bardzo się mylą, że Bronisław Komorowski ponad 5 lat temu miał zdecydowaną przewagę w sondażach nad Andrzejem Dudą, więc zapytam pana inaczej i mam nadzieję, że mi pan szczerze na to pytanie odpowie. Czy wy robicie swoje własne wewnętrzne sondaże i co z nich wynika? Nie robimy takich sondaży. Naprawdę? dlatego że one po pierwsze bardzo dużo kosztują, a po drugie, wie pani co, PiS zrobił takie sondaże na przykład przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku, no i stąd im wyszła kwestia pensji minimalnej, na której ostatecznie polegli, na której ostatecznie ich zwycięstwo, bo zbadali nie te grupy, o które trzeba było zbadać i osiągnęli wynik odwrotny. Te wewnętrzne sondaże, okej, jakbyśmy mieli miliony na tą kampanię, a nie raczej tam, no, zbieramy pieniążki, to dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom na kampanię Krzysztofa Bosaka. Coś tam już możemy też przeznaczyć, jakieś pieniądze z subwencji, która zaczęła wpływać, ale to i tak jesteśmy Dawidami wobec Goliatów głównych sił politycznych. Ja, proszę pamiętać, jak ta walka się skończyła. No właśnie dlatego używam tego porównania Dawida i Goliata, więc dlatego szanujemy każdy grosz i przede wszystkim patrzymy jednak na te trendy, które się uwidaczniają od początku kampanii, a te trendy mówią dwie rzeczy. Po pierwsze, wbrew temu, co było na początku kampanii, w moim przekonaniu będzie druga tura, to dzisiaj jest dosyć pewne. Po drugie, tak jak prognozowaliśmy i nie ukrywając, liczyliśmy na to, nastąpiło wypłaszczenie wyników wśród konkurentów Andrzeja Dudy, wśród głównych konkurentów Andrzeja Dudy. To znaczy dzisiaj przy ostatnich pomiarach tak naprawdę między 8 a według niektórych 12-14% to są wyniki czterech kandydatów: Krzysztofa Bosaka, Trzaskowskiego, Biedronia i Szymona Hołowni, i oczy pięciu, przepraszam, i Kosiniaka-Kamysza oczywiście. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co to oznacza? To oznacza, proszę państwa, że tak jak powiedziałem, wszystko jest możliwe i my robimy wszystko, żeby wśród tej rywalizacji, no to właśnie z kilkunastoprocentowym wynikiem, pnący się powoli, ale systematycznie w górę od początku kampanii, Krzysztof Bosak wszedł do drugiej tury. No dobrze, tylko ja mam wrażenie, że to wypłaszczenie, jak panu to ładnie nazwał, wyników wśród kontrkandydatów Andrzeja Dudy, to jest raczej dobra wiadomość dla obecnego prezydenta, a nie dla jego kontrkandydatów. Nie, dlaczego? No to jest dobra wiadomość dla Polski, że nie wszystko jest ustalone między PiS-em a Platformą, bo ten spór stał się przez ostatnie lata naprawdę jałowy i nic ciekawego nie wnoszący, czy dobrego do polskiej debaty publicznej. Więc to jest dobra wiadomość dla Polski i Polaków, że te dwie partie, które się bardzo mocno zużyły i tam odpuściły przy władzy, mają teraz realną konkurencję. To jest dobra wiadomość. Panie pośle, przez ostatnich dobrych kilka dni, oczywiście w kontekście telewizji rządowej, to już wiele, wiele dłużej, ale w związku z tym, co się wydarzyło w programie trzecim Polskiego Radia i dzieje nadal, bo tam codziennie nowi dziennikarze odchodzą, na tapet trafiła właśnie kwestia mediów publicznych, tego, jak one powinny wyglądać, kiedy już będzie można je zmienić. Pana zdaniem jak? Uważa pan, podobnie jak Rafał Trzaskowski, że to powinno być coś na wzór brytyjskiego BBC, pozbawionego
publicystyki politycznej i wpływu polityków na to, jak pracują dziennikarze, czy jednak nie wyobraża pan sobie mediów publicznych bez polityki? Jeżeli tak, no to jak to zrobić, żeby rzeczywiście po raz kolejny ręki swojej politycy nie przykładali do przekazu? Czy pan jednak uważa, że po prostu partia rządząca ma mieć prawo wpływ na to, jak jest przekaz w mediach publicznych? Panie redaktor, to nie są tak naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy. Żeby zapewnić pluralizm mediów publicznych, a ten jest potrzebny w dobie zalewu jednak różnych fake newsów, różnych tam ekscytacji powstających w różnych miejscach, czy to internetu, czy to w jakichś przestrzeniach też medialnych i również mediów głównego nurtu, które kreują różne nieprawdziwe zdarzenia, no to trzeba, to media publiczne takie z prawdziwego zdarzenia to by się przydały. Natomiast prawda jest taka, że tu nie ma jakiejś wiedzy tajemnej. Można na przykład powoływanie organów w tych mediach publicznych zapisać w jakąś bardzo wysoką większością, jeśli chodzi o obie izby parlamentu i w ten sposób uzyskiwać konsensus, czy wymuszać konsensus na klasie politycznej. Także to jakby, jeśli tylko byłaby wola polityczna, żeby te media publiczne rzeczywiście stały się pluralistyczne i rzeczywiście odpowiadały na potrzebę, jaką jest dzisiaj rzetelna debata publiczna, to jest do zrobienia. To jakby instrumenty jakby prawne są absolutnie dostępne, tylko potrzebna jest wola polityczna i potrzebne jest podejście inne, kolejnej ekipy rządzącej, która przyjdzie po tej ekipie. Bo jeśli by zapisywać taką wysoką większość, no to oczywiście ci, którzy w danym momencie rządzą, musieliby właśnie być zwolennikami takich zapisów, a nie robienia znowu z telewizji czy z radia, telewizji i radia rządowego zamiast publicznego. A myśli pan, że taka wola polityczna się pojawi, że jest na to w ogóle szansa, że ktokolwiek zignoruje taką możliwość posiadania mediów publicznych? No bo to jest bardzo ekscytujące, bardzo nęcące, umówmy się, że posiadanie własnego przekazu to jest coś, z czego będzie trudno zrezygnować jakiejkolwiek, moim zdaniem, partii politycznej. Ja myślę, że to jest możliwe, ale warunek jest podstawowy. Znaczna część zasadniczo tej klasy politycznej, która dzisiaj rządzi w Polsce, musi odejść po prostu. 30 lat już jest dosyć. Oglądamy w zdecydowanej większości, jeśli chodzi zwłaszcza o liderów politycznych, oglądamy niemal od 30 lat te same twarze i tym państwu już dziękujemy. Naprawdę z nimi się już wiele dobrego nie zbuduje. Czyli co, na przykład wolałby pan w parlamencie współpracować z ekipą Szymona Hołowni, który jest w polityce zupełnie nowy? Wie pani co, no to jest pytanie, czy wolałbym współpracować, to ja już wolałbym chyba, żeby rozmawiał i angażował się bezpośrednio Donald Tusk niż szef jego służb specjalnych, który dzisiaj jest szefem sztabu Hołowni. No to jakby Szymon Hołownia akurat nie jest żadnym samodzielnym aktorem politycznym. Czyli sądzi pan, natomiast że to jest człowiek Tuska, naprawdę? Nie wiem, czy to jest cały człowiek Tuska. Sądzę, że to jest człowiek tego środowiska. Stoją za nim właśnie pan Cichocki jako szef sztabu ze służb specjalnych z Donalda Tuska. Stoi, jest to gwiazdor TVN-u, jest to człowiek sponsorowany przez rekiny wielkiego biznesu. No to o czym my mówimy? No to jest, prawda, środowisko szeroko rozumianej koalicji obywatelskiej. W moim przekonaniu ma dzisiaj dwóch kandydatów, jest to Trzaskowski i Hołownia i wybór między nimi jest całkowicie umowny. Jeśli Polacy szukają alternatywy wobec Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, no to nie powinni szukać jej zdecydowanie u Hołowni. Panie pośle, troszkę chciałam jeszcze o samej epidemii, a właściwie o Łukaszu Szumowskim słów kilka. Czy pan jeszcze i czy w ogóle kiedykolwiek ufał ministrowi zdrowia? Ja w ogóle mam ograniczone zaufanie do klasy politycznej. Wiem, jak zwłaszcza tej, która no, niestety zużywa się na naszych oczach. I zasada ograniczonego zaufania jest zdrową zasadą w ogóle w polityce, tak wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Moim zdaniem pan minister Szumowski popełnił szereg bardzo istotnych błędów. Jednym z tych błędów jest zdecydowanie zbytnie zaufanie Światowej Organizacji Zdrowia. Stąd na przykład ten cel związany z maseczkami. Nie mam tu na myśli tylko tej
żenującej historii ze znajomym zamawiającym, sprzedającym maseczki, znajomym pana ministra, bo to fatalnie wygląda. Ale mam chociażby na myśli te zalecenia, że najpierw nie nosić maseczek, potem obowiązkowo nosić maseczki. Zamiast zdrowego rozsądku bardzo często przyjmuje się na wiarę to, co idzie ze Światowej Organizacji Zdrowia, która niestety w tym kryzysie, najpierw opóźniając informacje na prośby i naciski chińskie, potem właśnie plącząc się, jeśli chodzi o zalecane procedury, no skompromitowała się i ja się nie dziwię Trumpowi, że on w tej chwili wycofuje się z finansowania WHO. Natomiast pan minister Szumowski też moim zdaniem nie docenia tego, jak ogromną rolę w tym, żeby Polacy powszechnie zachowywali pewne standardy sanitarne, jak ogromną rolę odgrywa to, żeby Polacy rozumieli i uważali za logiczne te obostrzenia, które są wprowadzane. I naprawdę zamykanie lasów czy parków z jednej strony, z drugiej strony nakaz noszenia maseczki w każdej sytuacji, no na przykład również w parku. Ja rozumiem środki komunikacji publicznej, miejsca zatłoczone, miejsca, gdzie naprawdę jest mnóstwo ludzi. Ale jakby wprowadzanie takich generalnych zasad, które nie kojarzą się Polakom ze zdrowym rozsądkiem, nie prowadzi do budowy autorytetu tych obostrzeń sanitarnych w społeczeństwie, wręcz przeciwnie, prowadzi do kontestacji tych obostrzeń. Brakuje mi zdrowego rozsądku w tych rozwiązaniach, które ministerstwo często proponuje. To pytanie muszę panu zadać, bo tutaj wielu widzów o to prosi. Panie pośle, jak pan zareagował na tę wypowiedź słynną już sprzed wielu tygodni ministra Szumowskiego, który powiedział, że obowiązek maseczek, oczywiście już się z tego wycofał, żeby nie było, ale powiedział, że obowiązek noszenia maseczek będzie do momentu, kiedy nie zostanie wyszczepione, tu cytat, całe społeczeństwo. Jakie pan ma podejście, o to pytają nasi widzowie, do tego przymusu szczepień zapowiadanego właśnie przez ministra Szumowskiego, oczywiście w sprawie koronawirusa? No moim zdaniem to jest bardzo kiepskie sformułowanie ze strony pana ministra Szumowskiego, dlatego że po pierwsze, szczepionki nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie, czy będzie w ogóle. Po drugie, ja generalnie, jeśli to będzie uznana szczepionka i prawda, i ona będzie przebadana w tej i we w tej i będzie naprawdę za nią stało poważne opracowanie naukowe, to z chęcią sam się zaszczepię, czy będę to rekomendował. Natomiast mam poważne wątpliwości, i nie jestem tutaj ekspertem medycznym, epidemiologicznym, ale mam poważne wątpliwości. Te wątpliwości pojawiły się chociażby wobec szczepień na grypę, zwłaszcza u ludzi starszych, ludzi z obniżoną odpornością. Te szczepienia przeciwko grypie nie są obowiązkowe w Polsce i się wydaje, że to jest dobrze, dlatego że mamy informacje na temat wielu ludzi, którzy bardzo ciężko przechodzili grypę, niestety po tych szczepieniach. Ja nie chcę tutaj szerzyć jakiejś paniki w tym temacie, tylko stwierdzam obiektywnie, że bardzo wiele sygnałów takich do mnie docierało, dociera. Moim zdaniem takie słowa ministra Szumowskiego są zdecydowanie przedwczesne i on powinien zamiast tego typu sformułowań jączących w społeczeństwie, powinien raczej pracować nad tym, żeby pewne standardy sanitarne, nie wiem, jak mycie rąk, dezynfekcja, odpowiednie zachowania, logiczne, które można stosować przy przywróceniu pełnej, tak powiem, normalności w życiu publicznym, żeby je Polacy stosowali, a nie nad tym, żeby, prawda, administracyjnie kazać wszystkim 24 godziny na dobę nosić maseczki albo wszystkich administracyjnie szczepić, bo moim zdaniem to może przynieść skutki przeciwne do zamierzonych. Minister Szumowski mówi, że ta szczepionka już jest i że działa, tylko nie wiadomo, czy jest bezpieczna. W związku z tym jeszcze szereg badań trzeba przeprowadzić. Ale ja pytam Panie pana. Redaktor, jeśli nie wiadomo, czy jest bezpieczna, to znaczy, że nie działa, tak? No bo jakby dopiero szczepionka z potwierdzonym certyfikatem bezpieczeństwa może być wprowadzona do użytku, nie? I zupełnie hipotetycznie, jeżeli taki certyfikat bezpieczeństwa będzie, jeżeli zdarzy się tak, jak pan mówi, że rzeczywiście odpowiednie instytucje z autorytetem powiedzą, okej, ta szczepionka jest bezpieczna, można jej używać, to czy pan wtedy byłby za obowiązkiem szczepień? Ja bym zachęcał do tego, ale byłbym ostrożny i na dzień dzisiejszy raczej sceptyczny wobec prowadzenia obowiązku zaszczepienia się, tak? Czy moim zdaniem naprawdę Polacy zareagowali w swojej masie naprawdę w sposób zdyscyplinowany na tę epidemię. Wiadomo, że im dłużej trwa kwarantanna, tym
więcej osób ma jej dosyć i to jest zrozumiałe, tym bardziej, że sytuacja gospodarcza wielu, wielu przedsiębiorców i wielu pracowników jest naprawdę dramatyczna, więc ciężko też do ludzi mieć pretensje, tu raczej trzeba mieć pretensje do rządu, że nie reaguje odpowiednio. Natomiast więcej bym postawił na edukację, na takie przekonywanie niż na administracyjne, nakładanie obowiązków administracyjnych. Tym bardziej, że w moim przekonaniu, ja takich badań jeszcze nie czytałem, nie spotkałem się, z różnymi opiniami, które są ze strony naukowców i lekarzy, ale żadnych takich całościowych opracowań nie spotkałem. Sama istota tego wirusa i kwestia choćby jego, mówi się i pisze o tym, że on ma duże zdolności mutowania, tak? Jeśli on mutuje tak mocno, to pytanie, czy ta szczepionka będzie skuteczna, tak? Jeśli i czy będziemy mieli co rok, co dwa lata coraz to nową szczepionkę na jakąś odmianę wirusa. Że naprawdę bardzo sensownie i rzetelnie w otwartej debacie wszystkich głosów wysłuchać, sceptyków tego wyszczepiania, zwolenników i niech one się te poglądy zetrą i naprawdę miejmy zdrowy rozsądek i własny rozum, a nie popadajmy w żadne, powiedziałbym, paniki czy histerie w tym zakresie w żadną stronę. Teraz słów kilka o polskiej policji, panie pośle, bo to jest jeden z naszych tematów dzisiaj w super raporcie. Czy sądzi pan, tak jak twierdzą niektórzy, że polska policja teraz bardziej działa na zasadzie ochrony władzy, a nie ochrony obywateli? Mam oczywiście na myśli między innymi to, co wydarzyło się w Warszawie w ostatni weekend przy okazji protestu przedsiębiorców. Mam na myśli wlepienie 100 tysięcy złotych w sumie kary osobom, które przy zachowaniu reżimu sanitarnego w maseczkach i z odpowiednimi odstępami przeszły sprzed gmachu Poczty Głównej w Warszawie przed Sejm po to, żeby zaprotestować wobec wyborów korespondencyjnych. Wlepiło im się taki mandat. No, trudno oprzeć się wrażeniu, że policja działa dość chaotycznie w tej chwili. No działa chaotycznie, ja zdecydowanie jestem przeciwny takiemu karaniu i takiemu atakowaniu tych, którzy rzeczywiście starali się zachowywać w zgodzie z nazwijmy to, z reżimem sanitarnym, wyrażając zdecydowanie swoje opinie. Można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, ale to nie jest kwestia. Trzeba tych ludzi wysłuchać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wskazywałem już dawno na to, że metody przyjęte przez rząd w moim przekonaniu są nieskuteczne, czy są złe po prostu, dlatego że należy skoncentrować się na walce z koronawirusem tam, gdzie on realnie jest, tam, gdzie prawda, trzeba ludzi przebadać, przetestować, tam, gdzie ludzi trzeba się zająć, tam, gdzie nie będą odsyłani od kajfasza do nasza w sanepidzie, czy będzie im odmawiane możliwość testowania, a z takimi przypadkami również się spotykamy, czy ich doświadczamy. Więc na tym powinno się państwo skoncentrować, a nie teraz łapać każdego, kogo gdzieś przy dybie w parku bez maseczki, albo który, prawda, zechce skorzystać ze swoich praw obywatelskich i ich wyrażania. To jest moim zdaniem ślepy tor, ślepa uliczka, i policja nie powinna działać w tym kierunku. Ja mam dużo złych doświadczeń z policją działającą na zamówienie polityczne z lat 2007-2014. Nawet zdarzyło mi się siedzieć na dołku za protesty całkowicie pokojowe, antyrządowe za czasów Platformy Obywatelskiej. I o ile za PiS-u ta policja była oszczędnie wykorzystywana, na pewno nie w sposób taki brutalny jak za poprzedniej władzy, o tyle mam wrażenie, że to się teraz zmienia. No i no tylko mogę powiedzieć rządzącym tyle. Jak będziecie robić tak jak ekipa platformerska i tak wykorzystywać policję, no to wasza władza tak samo szybko się skończy jak platformerski po protestach w 2014 roku. Panie pośle, już tak na koniec, bo za chwilę naszym gościem będzie Tomasz Sekielski, twórca filmu Zabawa w chowanego. Widział pan ten film? Tak, widziałem ten film. I czy sądzi pan, że polski kościół radzi sobie z tematem pedofilii w swoich szeregach? Nie, moim zdaniem nie radzi sobie dobrze. I ja zresztą, pani redaktor, jestem katolikiem, konserwatystą, tradycjonalistą i dostrzegam poluzowanie dyscypliny w kościele już nie od wielu lat, a od wielu dekad, jako coś złego i krytycznie to oceniam.
i uważam, że tutaj bardzo zdecydowane działania powinny być podjęte. Cieszę się też na takie inicjatywy wychodzące od katolików świeckich w Polsce, jak chociażby inicjatywa Instytutu Ordo Iuris, który zapowiedział, że będzie, prawda, udzielał pomocy wszystkim ofiarom pedofilii, niezależnie od tego, skąd pochodzą ci sprawcy tych obrzydliwych, ohydnych czynów. I w moim przekonaniu, jeśli Kościół, jeśli hierarchia, jeśli księża sami się z tym problemem jasno, zdecydowanie nie uporają, w moim przekonaniu również poprzez powrót, przede wszystkim poprzez powrót do tradycyjnych dyscyplin moralnej, doktrynalnej wewnątrz Kościoła, to zrobimy to my, katolicy świeccy, za nich, tak? Mm-hmm. I po prostu. No dobrze, tylko jak to zrobić? Nie pozwolimy na to. Jak ta forma rozliczenia. Ale Kościół sam się kompromituje, no bo to kompromitują ludzie Kościoła, swój Kościół. No tak. Jakby nie było. Więc teraz pytanie, kto i jak powinien ich rozliczyć? Bo jeżeli nie robi tego organa śledcze, jeżeli nie robi tego prokuratura, no to kto? Jakaś komisja? No bo to jest druga część dokumentu braci Sekielskich. Mieliśmy w ubiegłym roku Tylko nie mów nikomu. Wiele było tych deklaracji, utyskiwań, obietnic polityków, że trzeba to załatwić, że trzeba się tym zająć, że trzeba się nad tym pochylić i nic. Ktoś się czegoś boi. No, jest pewna poprawność polityczna w tym zakresie, dotycząca zresztą nie tylko Kościoła. Wiemy, że powstaje też film pana Latkowskiego na temat środowiska artystycznego i przypadków pedofilii w tym gronie, także też nie mitologizmujmy sytuacji, że to dotyczy tylko ale i wyłącznie... Ale nikt tego nie mówi, tylko zajmijmy się teraz tym, o czym jest braci Sekielskich po prostu. Jasne. Moim zdaniem ja również rozmawiam na ten temat z szeregiem ludzi zaangażowanych w sprawy Kościoła. Potrzebny jest, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem wobec takiej często dziwnej postawy tutaj władzy, niestety niekonsekwentnej postawy niektórych przynajmniej biskupów czy księży, to jest w dużej mierze w naszych rękach katolików świeckich i my koło tego problemu nie będziemy przechodzili. Dobrze, bez tylko czynienia. Pytam o konkret, panie pośle. Pan z reguły konkretnie odpowiada, więc chciałabym, żeby tutaj też pan konkretnie odpowiedział. My konkret jest taki, konkret jest taki, że w moim przekonaniu my teraz musimy się domagać chociażby tego, żeby ci biskupi czy ci księża, którzy odpowiadają za krycie, bo ci, którzy jakby dopuszczają się tych czynów, powinni trafić do więzienia. To jest jasne. To po pierwsze. Mhm. I to nie może być żadnej taryfy ulgowej, o, że on jest fajny, że nie wiem, podobał się albo mówi fajne kazanie. No to jakby nie, jest przestępcą, jest obrzydliwym, ohydnym przestępcą, który powinien trafić do więzienia, tak jak wszyscy inni pedofile. To pierwsza rzecz. Po drugie, ci, którzy kryją ten proceder, żadnej taryfy ulgowej wobec nich. Ja w tej chwili cały czas czekam na reakcję niektórych kurii biskupich, no bo przecież nie może być tak, że te kurie biskupie udają, że nie ma problemu, że nie ma tematu. No nie, skompromitowaliście się, szanowni hierarchowie, no to teraz miejcie tę godność i odejście. A jak nie odejdziecie, to niestety będziecie mieli do czynienia nie tylko z tymi, którzy są Kościołowi niechętni, ci, którzy są lewicą, liberałami, ateistami, wojującymi, którzy tam walczą z Kościołem. Nie, będziecie mieli do czynienia z nami, z gniewem wiernych, którzy po prostu z taką obrzydliwością nie zamierzają współistnieć w jednym kościele. Robert Winicki, poseł Konfederacji, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za dziś. Pozdrawiam, dużo zdrowia. Jak dziękuję zwykle, serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. To był Ekspres Biedrzyckiej. Wzajemnie. Ja wiem, że już czeka na państwa Tomasz Sekielski. Za chwilę się z nim połączymy i o temacie pedofilii w polskim kościele będziemy jeszcze rozmawiać, ale bierzemy na chwilę oddech, przenosimy się do Przemka Ofiary. O sporcie słów kilka, zanim trudny bardzo przed nami temat. Przemek już czeka na państwa, szef działu sport. Dzień dobry, Przemku, dzień dobry. Witam cię. Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski krytykuje przedłużenie kontraktu z Jerzym Brzęczkiem. Lawina ruszyła, spodziewałam się tak, jej, mówiąc szczerze. Tak, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że no mnóstwo kontrowersji budzi ta historia i piszemy o tym dzisiaj w Super Ekspresie. Jan Tomaszewski nie ukrywa i nie ukrywał wcześniej, że nie pała sympatią do Jerzego Brzęczka. Oczywiście sympatią sportową. Nie podobają mu się dokonania trenerskie Jerzego Brzęczka. Twierdzi, że Jerzy Brzęczek po prostu nie nadaje się na selekcjonera reprezentacji Polski. Zacytuję tutaj kilka słów Jana Tomaszewskiego z wywiadu dla Super Ekspresu.
po raz pierwszy od 8 lat nie mogę zgodzić się z decyzją Zbigniewa Bońka. Uważam, że jest najlepszym prezesem w historii polskiej piłki, ale bo zrobił naprawdę dużo. Cały czas go popieram, ale teraz zrobić tego nie mogę. Według mnie kontrakt z Brzęczkiem nie powinien zostać przedłużony. Po meczu z Włochami, w którym debiutował selekcjoner, zaczął niepotrzebnie kombinować z ustawieniem zespołu. Skompromitował Polskę w Lidze Narodów. No są to bardzo, bardzo mocne słowa Jana Tomaszewskiego. Od dawna, tak jak wspominałem, Jan Tomaszewski jest no, mocno przeciwny Jerzemu Brzęczkowi, ale Jerzy Brzęczek ma jedną mocną osobę, która go popiera i to jest dla niego chyba najważniejsze. Boniek, jest to prezes Boniek, tak Zbigniew jest. Boniek i wszyscy, cały świat może być przeciwko Jerzemu Brzęczkowi, ale jeżeli Zbigniew Boniek będzie za nim, to będzie dalej pracował. To teraz jeszcze boks, dlatego tak. Że tu do ministra Szumowskiego bokserzy apelują. Wiemy, że minister Łukasz Szumowski sam boks trenuje i bokserzy właśnie apelują do szefa resortu zdrowia o otwarcie sal treningowych, które nadal zamknięte. Liczą na to, że minister zdrowia im pomoże, bo jest jeden duży problem w polskim boksie amatorskim, który potem przekłada się na problemy w boksie zawodowym, tym, który oglądamy w środku nocy, chcemy, żeby polski bokser został mistrzem świata. Po kolei, w Polsce w boksie amatorskim zawodnicy mogą walczyć od 14 roku życia. Inaczej jest w krajach zachodniej Europy, takich jak Niemcy czy Anglia, gdzie młodzi zawodnicy mogą wychodzić na ring, boksować, mieć walki, oczywiście mając wszelkie zabezpieczenia na głowie, na ciele, od 10 roku życia. I sytuacja wygląda tak, że kiedy są jakieś za granicą zawody 14-latków, jakieś mistrzostwa świata czy Europy, to nasi 14-latkowie mają po kilka walk i ledwie co wyszli na ring, a ci z Anglii i Niemiec trenują od 14 lat i mają o wiele większe doświadczenie i o wiele więcej potrafią w ringu tak naprawdę i potrafią się przeciwstawić dużo łatwiej rywalowi. Na tym tracimy w boksie amatorskim. To się oczywiście przekłada na boks zawodowy. W boksie amatorskim nie mieliśmy mistrza olimpijskiego od 28 lat. Ostatni raz Barcelona 1992. Medal olimpijski dla Polski, brązowy medal. I tak, wszystko zależy od ministra Łukasza Szumowskiego, ogólnie od Ministerstwa Zdrowia, które musi przyklepać, które musi powiedzieć tak wyjściu do walki zawodników poniżej 14 roku życia. No to jest logiczne, że Ministerstwo Zdrowia musi zgodzić się na to. Czekamy na ruchy resortu Łukasza Szumowskiego i na koniec jeszcze Robert Lewandowski, jego kobiety. No muszę przyznać, że to jest naprawdę uroczy obrazek. Urocze zdjęcie. Robert Lewandowski miał mnóstwo czasu podczas kwarantanny dla swojej rodziny, ale Laury jeszcze wówczas nie było, bo Laura urodziła się, przypomnę, 6 maja, druga córka Roberta i Jani Lewandowskich. Teraz Robert wrócił na boisko, w niedzielę gol z Unionem Berlin, bramka z rzutu karnego i w tygodniu Robert Lewandowski znów ma troszkę czasu dla rodziny. Jak widać na tym zdjęciu, spędza ten czas ze swoimi ukochanymi dziewczynami, jak to by podpisał Robert. Ania, Klara, Laura, no fajny, rodzinny czas dla Roberta Lewandowskiego. Troszeczkę oderwanie od treningów, bo na boisku Roberta nie widzieliśmy w ostatnim czasie zbyt często, raz teraz z Unionem Berlin, ale proszę mi uwierzyć, że treningów to on ma mnóstwo i teraz przecież ostatni tydzień spędził na zamkniętym zgrupowaniu, takiej piłkarskiej kwarantannie, w ogóle nie miał kontaktu ze swoją rodziną, więc ten tydzień jest po to, żeby nadrobić stracony czas. I wrzucić kilka zdjęć do mediów społecznościowych, oczywiście, jak zwykle. Przemek Ofiara, szef działu sport dziennika Super Ekstra. Szczęku, bardzo dziękuję i widzimy dziękuję się bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.23 miliony odsłon filmu Tylko nie mów nikomu. Prawie 6 milionów odsłon kolejnej części, czyli Zabawy w chowanego. Bracia Sekielscy zrobili coś, co wydawało się nieprawdopodobne. Z jednej strony poruszyli umysły i serca ludzi, którzy zaczęli wprost mówić o zjawisku pedofilii w polskim kościele. Po drugie, sami zebrali na to pieniądze, a właściwie dzięki Polakom, których ten temat interesował, zebrali pieniądze. To otwiera zupełnie nowe możliwości dla dziennikarzy i zupełnie nowe możliwości do poruszenia tematów, które do tej pory wydawały się zupełnie tabu. Już za chwilę rozmowa z Tomaszem Sekielskim czeka na Państwa, ale
Sprawdźmy jeszcze, jeśli Państwo nie zdążyli obejrzeć fragment filmu Zabawa w chowanego. Nadchodzi sąd nad tymi wilkami w koloratkach. Proszę księdza, ja mówię szczerze, miejsce księdza jest w więzieniu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym. Wszystko wygląda na to, że po prostu no, wszyscy o wszystkim wiedzieli. Oj, czy ten zapach. Ale nie mogę jeść w końcu. Andrzej. Ja mam do ludzi, którzy są wokoło, którzy to widzą, którzy są w tym. To jest wina biskupa, który to toleruje. Musimy to zgłosić, że biskupie nie da rady. Chcę, żeby prokuratura udostępniła mu wszystkie materiały? Tak, i prokurator mu... Na jakiej podstawie? Dlaczego prokurator się godzi na to? Każdy inny obywatel, który nie ma koloratki, potraktowany byłby zupełnie inaczej. A jeśli już tworzymy jakąś, nie wiem, specjalną procedurę, to jest pytanie, dlaczego ta procedura nie obejmuje innych zawodów, innych środowisk? Szczęść Boże, można Krzeszana chwileczkę poprosić? On jest ofiarą systemu, który pozwalał na przenoszenie księdza pedofila między diecezjami. Szczęść Boże, dzień dobry. Ofiary dla nich nie istnieją. Nie są ważne. Wiedział pan o tym, że jest podejrzany o popełnienie czynów o charakterze pedofilskim? Nie mówię nie i nie mówię tak. W ostatecznym rozrachunku to nie my będziemy siebie wzajemnie sądzili. Myślę, że to będzie prostsze. Tomasz Sekielski, już w tej chwili państwa gościem. Witam cię, Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Milion odsłon dosłownie w kilka godzin. Temat pedofilii w polskim kościele, sądzisz, jest dla Polaków ważny ogólnie, czy tylko dla części? Myślę, że dla coraz większej części, że to już się zmieniło po filmie Tylko nie mów nikomu, że tamten film bardzo zmienił świadomość społeczną, że wiele osób, które do tej pory, przepraszam, do tej pory nie zdają sprawy z tego, problem przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach dotyczy także Kościoła w Polsce, już o tym wiedzą. Także ci, którzy tę myśl w ogóle wypierali, także o tym się dowiedzieli. Mam wrażenie, że no już naprawdę tylko ktoś, kto chce być ślepy i głuchy, pozostaje ślepym i głuchym na to, co złego wydarzyło się w polskim kościele, jeśli chodzi o rozliczanie, o oczyszczanie, no i o ściganie tych, którzy krzywdzili dzieci. Tomku, tak jak wspomniałam przed naszą rozmową, 30 milionów odsłon niemal w sumie obu waszych filmów, to ja zastanawiam się nad tym, patrząc, co się wydarzyło, albo właściwie co się nie wydarzyło. To nie masz poczucia jakiejś takiej bezsilności, że mówicie o rzeczach bardzo ważnych, że pokazujecie czarno na białym, że macie mnóstwo dowodów, mnóstwo rozmów, które właściwie są gotowym materiałem dla prokuratury. I oprócz tego, że po filmie Tylko nie mów nikomu wielu polityków deklarowało chęć załatwienia tej sprawy, rozliczenia przestępstw w polskim kościele, to tylko na deklaracjach się skończyło. Nie masz wrażenia, że no po prostu wszyscy jesteśmy bezsilni w tym temacie, jeżeli chodzi o polski kościół? Sama wiesz dobrze ze swojego doświadczenia, że bardzo często dziennikarze, reporterzy, dokumentaliści zajmują się tematami i w reakcji na ich materiały nie dzieje się to, czego wszyscy by się spodziewali po ujawnieniu jakichś skandali czy afer. Ale drążymy dalej temat i tak jest też ze mną i z Markiem. Zajęliśmy się tym tematem. Nie oczekiwaliśmy, że pierwszy film wszystko zmieni, że wszystko naprawi, że dojdzie do rozliczeń i do ujawnienia wszystkich nieprawidłowości, czy to w obrębie samego kościoła instytucjonalnego, czy też na styku kościół-państwo i działań wymiaru sprawiedliwości wobec księży, którzy dopuszczali się przestępstw seksualnych na dzieciach. Teraz pojawia się drugi film. Wraca temat i bardzo dobrze. Zresztą słyszałem, też pytałaś posła Winnickiego, tak, choćby o tę państwową komisję. Wskoczyła cię jego odpowiedź zresztą w ogóle, bo mnie dość. Muszę przyznać, że Robert Winnicki, poseł Konfederacji, tak mocno się w sprawie pedofilii w kościele wypowie. Myślałam, że będzie unikał raczej deklaracji. Ale ja myślę, że dzisiaj nikt zdroworozsądkowy, nikt uczciwy i empatyczny nie może stać po stronie tych, którzy ukrywają, nie może stać po stronie tych, którzy nie chcą
wszystkiego ujawnić i rozliczyć. Więc nie dziwi się, ja nie jestem specjalnie zaskoczony. Uważam, że katolicy, którym leży na sercu dobro Kościoła, także powinni wywierać presję na hierarchów, aby zmuszać ich do rozliczania, także do rozliczania biskupów. Mam nadzieję, że to, iż prymas Polak zapowiedział skierowanie sprawy do Watykanu, sprawy, która dotyczy biskupa Janiaka, to jest pewien nowy początek w polskim kościele. Do tej pory żaden biskup, jak sobie przypomnijmy ostatnie kilkadziesiąt lat, otwarcie nie krytykował w polskim kościele drugiego biskupa. Prymas Polak jasno powiedział, że biskup Janiak i jego zachowanie wskazują na to, że nie przestrzegał nawet tych kościelnych procedur, jeśli chodzi o walkę z przestępcami seksualnymi w kościele, więc to pokazuje, że być może coś nowego zaczyna się dziać. Mhm. Tylko tak, cały czas ja niestety będę czepiać się tego, że dla mnie to pozostaje cały czas wszystko w tej formule deklaracji. Oczywiście to jest ważne, bo prymas Polak znany był z tego, że raczej unikał jakichkolwiek, więc rzeczywiście dość szybka reakcja na wasz film, no to jest pewna nowość, tylko no okej, okay, znaczy no, pójdzie sprawa do Stolicy Apostolskiej, prymas Polak zaapeluje do mieszkańców miasteczek i wsi o to, żeby nie ukrywali księży pedofili, bo też w jego oświadczeniu taki wątek się pojawił. Tylko pytanie, co dalej? Czy to jest wystarczające? Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, państwo musi zdjąć parasol ochronny, który rozpostarło nad Kościołem w kwestiach dotyczących przestępstw popełnianych przez duchownych. Zdecydowanie, bardziej zdecydowanie, skuteczniej i z większą odwagą działać muszą prokuratorzy. Niech wreszcie powstanie ta Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co ma powstać, ta ustawa o komisji w obecnym kształcie jest dalece niedoskonała, ale moim zdaniem lepiej, żeby powstała choć taka na razie, nazwijmy ją, niedopracowana komisja, niż miało być tak, jak jest do tej pory, że przez 8 miesięcy, bo we wrześniu ta ustawa weszła w życie, przez 8 miesięcy ani premier, ani prezydent, ani rzecznik praw dziecka, ani Sejm, ani Senat, ani żadna instytucja, która miała wskazać kandydatów do tej komisji, tego nie uczyniła. Że mieliśmy rzeczywiście deklaracje, mieliśmy wielkie polityczne niemal awantury w Sejmie. Pamiętasz na pewno rzucanie bucikami dziecięcymi, oczywiście, krzyki stop pedofilom. No i co? No i politycy szybko zapomnieli o tym temacie. No i moim zdaniem, właśnie to, od czego zaczęłam. Zarzuty. Tak, tak, ale zarzuty należy kierować nie tylko do rządzących. Oczywiście na nich spoczywa największa odpowiedzialność, ale także opozycji, która, nie wiem, przestraszyła się tego tematu, uznała, że, nie wiem, może stracić punkty w walce wyborczej i jest cisza. Mam nadzieję, że teraz dziennikarze zaczną pytać także kandydatów na urząd prezydenta, co oni o tym myślą, oczekiwać konkretnych i jednoznacznych odpowiedzi, pytać, jeszcze raz pytać i sprawdzać, czy deklaracje, które znowu padają, pozostają jedynie deklaracjami, czy też jednak za słowami idą czyny. No ja tu, Tomku, niestety jestem pesymistką, bo tobie akurat jesteś ostatnią osobą, której musiałabym to tłumaczyć, ale przecież sam wiesz, że tak naprawdę każda władza układała się z Kościołem. Od zawsze. Od kiedy istnieje III Rzeczpospolita, to wszyscy układali się z Kościołem. Uścisk biskupa, proboszcza był na wagę złota, szczególnie w kampanii wyborczej. I czy to była SLD, czy to była Platforma, czy to jest, no, szczególnie teraz Prawo i Sprawiedliwość, czy inne partie, Kościół zawsze był w cenie dla polityków. Niestety. I to są tego konsekwencje. I chyba wciąż jest w cenie, ale mam wrażenie, trzymając się tego, tej metafory, tego porównania, że jednak notowania spadają, że wartość tego poparcia jest tańsza już niż była jeszcze kilka lat temu. To wiąże się także ze zmianą świadomości społecznej, tego, że do coraz większej liczby osób dociera jednak to, że Kościół, pamiętając oczywiście o wszystkim tym, co dobrego dzieje się w związku z działalnością duchownych, ma też swoje, jak to się mówi kolokwialnie, za uszami, że są też ciemne strony w działalności księży, ciemne strony, jeśli chodzi o system panujący w Kościele, który doprowadza między innymi do tego, że możliwa przez lata była zmowa milczenia, przez lata możliwe było właściwie systemowe ukrywanie części przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych.
to się wszystko zmienia. My jesteśmy w miejscu, jeśli chodzi o tę dyskusję dotyczącą przestępstw seksualnych, myślę, że gdzieś w miejscu, w którym Zachód był na początku lat 90. ubiegłego wieku, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Ta dyskusja u nas przebiega z opóźnieniem, z różnych powodów, długo by o tym mówić, ale musimy też wszyscy, którym zależy na tym, aby wreszcie uznano prawo ofiar do sprawiedliwości, do prawdy. Wszyscy, którzy jesteśmy za tym, aby rozliczyć sprawców i tych, którzy ich ukrywali, musimy się uzbroić w cierpliwość. To nie będą raczej tygodnie i miesiące, a raczej lata, choć oczekuję, że jeśli chodzi o biskupa Janiaka, to tutaj, bo widać, że on sam nie potrafi zachować się honorowo, nie ma w nim żadnej empatii i współczucia nadal, nie rozumie chyba wciąż, albo udaje, że nie rozumie, co zrobił swoimi decyzjami. Że Stolica Apostolska, że Watykan nie będzie czekał latami, tylko ta decyzja zapadnie w ciągu kilku tygodni i ona będzie jednoznaczna, że biskup Janiak zostanie odwołany z zajmowanego stanowiska i nie będzie przeniesiony na emeryturę, że nie pojawi się oświadczenie, że oto ze względów na stan zdrowia, tylko że Watykan zajmie jasne stanowisko. Pewnie jestem naiwny, ale chciałbym w to wierzyć, że tym razem tak się stanie. Znaczy nadzieję oczywiście można mieć też między innymi dlatego, że papież Franciszek jest pierwszą głową Kościoła, która tak jawnie o pedofilii i o tym problemie mówi. Zaraz tutaj odezwą się pewnie wyznawcy Jana Pawła II, no ale niestety taka jest prawda. Dopiero papież Franciszek w jakiś taki bardziej inaczej, z otwartą przyłbicą zaczął o tym nauczać, powiedzmy, czy mówić o tym w otwarty sposób, ale to już zostawmy, bo to temat na zupełnie inną dyskusję. Tomek, nasz program jest bardzo interaktywny. Cały czas tutaj mam komentarze na czacie podczas naszej transmisji, podczas naszej rozmowy i muszę cię spytać o to, bo to się powtarza i mam wrażenie, że to też jest pewien kłopot, jeżeli chodzi o taką mentalność polskiego społeczeństwa. Proszę zapytać pana Sekielskiego, czy nakręcą film o pedofilii w środowisku LGBT, albo w gminach żydowskich, albo i tak dalej, i tak dalej. Wielu mówi, że dlaczego zajmujecie się tematem pedofilii w polskim kościele, skoro ona zdarza się wszędzie? No to proszę, co odpowiesz naszym widzom, tym, którzy o to pytają? Kościół katolicki w Polsce jest bardzo wpływową instytucją, mającą realną władzę. I jest to jedyna tak potężna instytucja w naszym kraju, która przez lata ukrywała przestępstwa seksualne. Do tego jest to instytucja, nad którą jest rozpostarty swoisty parasol ochronny państwa. Dlatego zajęliśmy się Kościołem. Należy potępiać przestępstwa seksualne popełniane na dzieciach bez względu na to, czy ich sprawcą jest ksiądz, górnik, murarz, dziennikarz, polityk, aktor, muzyk. Trzeba pokazywać i piętnować wszystkie przypadki i zgadzam się, niech powstają filmy na także inne tematy. My zajęliśmy się tym konkretnym wycinkiem sprawy. Z tego co wiem, telewizja państwowa będzie emitowała dziś film Sylwestra Latkowskiego, który też dotyczy tego zagadnienia, ale w kontekście, jak to artystów reklamuje TVP, celebrytów. Więc no to jest jakby kolejny wycinek problemu. Jestem ciekaw, co w tym filmie zobaczymy. Ale też proszę nie oczekiwać, że bracia Sekielscy są jedynymi, którzy będą zajmować się tymi tematami. Jest mnóstwo dokumentalistów w Polsce, są potężne medialne koncerny, które mają olbrzymie pieniądze na to, aby tematy badać i je śledzić. Nie mówię, że nie wrócimy do tej kwestii przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach i spojrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy, nie przez pryzmat Kościoła i tego, co się dzieje w samym Kościele, ale na razie zajmujemy się tą sprawą, bo uważamy, że szczególnie w przypadkach dotyczących księży, którzy popełniają przestępstwa seksualne na dzieciach, te mechanizmy nie działają. Mechanizmy pozwalające wykrywać sprawców, ich karać, a także pokazywać tych, którzy przez lata tuszowali te sprawy. Kiedy spotkaliśmy się rok temu przy okazji premiery Tylko nie mów nikomu, wtedy od razu powiedziałeś, że pracujecie nad drugą częścią, już ta druga część będzie. Dziś jesteś w stanie zadeklarować, że będzie trzecia, czy w ogóle na razie o tym nie myślicie?
Będzie, tak, będzie trzecia część, tylko najpierw teraz późną jesienią pewnie będzie premiera naszego filmu o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o aferze finansowej gigantycznej, miliardy złotych, służby specjalne, mafia, ważne polityczne nazwiska, niezwykła historia, którą opowiemy w formie filmu dokumentalnego, a w przyszłym roku na wiosnę chcielibyśmy, aby ukazał się nasz film, w którym zapytamy o to, co wiedział, czego nie wiedział, co robił i czego nie robił, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne popełniane na dzieciach, Jan Paweł II. No właśnie, ten temat wywołałam, więc na to czekamy. Tomku, jeszcze jest wiele pytań od widzów dotyczących samej pracy nad filmem, a właściwie nad tym, jak wy dotarliście do ofiar pedofilii wśród duchownych. Czy te osoby zgłaszały się do was same już właśnie na fali, tylko nie mów nikomu, czy po prostu to jest wyłącznie wasza praca taka... No, u podstaw, żeby te osoby znaleźć, żeby do nich dotrzeć. Czy oni się chcieli zgodzić na rozmowę, czy jednak wzbraniali się i musieliście ich bardzo długo namawiać, bo to jednak jest opowiadanie o swojej potwornej traumie. Jak to wyglądało z takiego punktu widzenia już czysto organizacyjnego, jeżeli chodzi o przygotowywanie filmu? W 2018 roku, kiedy już publicznie ogłosiłem, że pracuję nad tym filmem, ogłosiłem też zbiórkę, bo przypomnę tylko, że oba filmy powstały ze zbiórki internetowej, za co dziękuję wszystkim patronom i kłaniam się im nisko po raz kolejny. Bez ich wsparcia finansowego nie bylibyśmy w stanie tych filmów zrobić. Ale gdy w 2018 roku ogłosiłem, że zbieramy pieniądze, że pracujemy nad filmem o pedofilii wśród polskich duchownych, zgłosił się do mnie mailowo Bartek, jeden z braci, którzy występują w Zabawie Wchowanego. Opisał mi pokrótce swoją historię. Ja umówiłem się z nim na spotkanie. Spędziliśmy kilka godzin rozmawiając o tym, co spotkało Bartka. Opowiedział mi o swoim życiu, o dzieciństwie, o tym, co jak to, co się wydarzyło, wpłynęło na jego życie dorosłe. No i oczywiście zadałem mu pytanie, czy chciałby wystąpić w filmie. Bartek był zdeterminowany od samego początku, ale kiedy zaczęliśmy weryfikować tę sprawę, oczywiście wszystko się potwierdzało, to co mówił Bartek, ale okazywało się, że ta sprawa jest coraz bardziej rozgałęziona i coraz bardziej się rozrasta. I byłem przekonany, że pokazanie tego wszystkiego, co spotkało Bartka w filmie Tylko nie mów nikomu, sprawi, że ta historia będzie niedopowiedziana. I podjąłem decyzję o tym, żeby wyłączyć tę sprawę z filmu Tylko nie mów nikomu i że wokół historii Bartka zrobimy osobny film. Początkowo Jakub, jego brat, jeszcze przed premierą Tylko nie mów nikomu, nie chciał opowiadać o tym, co go spotkało, nie chciał wystąpić w filmie. Po Tylko nie mów nikomu, kiedy zobaczył ten film, sam odezwał się do mnie i poinformował, że zmienił zdanie, że po tym, co zobaczył, jest gotowy i uważa, że powinien zabrać głos, powinien opisać także to, co jego spotkało. Andrzeja znaleźliśmy sami. Żaden z nich nie miał wątpliwości, czy pokazać twarz, czy wystąpić. Myślę, że to też jest olbrzymia zmiana, jaka następuje, że ofiary rozumieją, że nie mają, że to nie one powinny się wstydzić, że to nie one powinny się chować, że to nie one są winne temu, co je spotyka. I dlatego też chyba akurat w przypadku tych trzech mężczyzn nie mieliśmy jakichś problemów z tym, czy oni wystąpią, czy nie. Znaczy mówię po filmie Tylko nie mów nikomu, że on jednak zmienił też percepcję właśnie osób skrzywdzonych, które rozumieją, że ukrywanie tych spraw, ukrywanie sprawców działa na niekorzyść kolejnych skrzywdzonych. Jest coraz więcej wśród nich osób odważnych, które gotowe są powiedzieć głośno, że zostały skrzywdzone, że były ofiarami i wskazać swoich oprawców. Tomku, Zabawa Wchowanego to jest historia, tak jak już zresztą wspomniałeś, trzech chłopaków, znaczy chłopaków, chciałam powiedzieć, mężczyzn już dziś. Kiedy ty z nimi rozmawiasz, to masz poczucie takie, że oni zostali już zwichnięci poniekąd, przepraszam, bo to jest brzydkie słowo, ale no, chyba prawdziwe, już tak do końca życia da się w ogóle wyjść z tego, że było się ofiarą pedofila, czy księdza pedofila, czy kogokolwiek innego. Czy to są ludzie, którzy dźwigają ten temat, wyrośli z niego, poradzili z nim sobie, przetrawili go, czy to jest bardzo różnie w zależności od konkretnej osoby? Każdy z nich wciąż walczy o normalne życie.
Każdy z nich chodzi na terapię, musi walczyć z tymi demonami, które ma w głowie, a które pojawiły się tam, ponieważ zostali skrzywdzeni jako dzieci przez osoby, którym ufali ich rodzice, osoby w ogóle wielkiego zaufania społecznego, ale oczywiście masz rację, dotyczy to nie tylko tych, którzy zostali skrzywdzeni przez księży. Każde dziecko krzywdzone przez dorosłego, krzywdzone, wykorzystywane seksualnie, nosi przez resztę życia bardzo głębokie i trudno gojące się rany psychiczne. Dlatego też, korzystając z tego, że jestem tutaj u ciebie, apeluję do wszystkich tych, którzy doświadczyli przemocy jako dzieci, przemocy seksualnej, czy też przemocy fizycznej, żeby szukali pomocy terapeutycznej, pomocy psychologów. To naprawdę jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Zresztą zarówno Bartek, jak i Jakub, jak i Andrzej jasno też o tym mówią, że te terapie pomagają im w miarę normalnie funkcjonować, że nie wyobrażają sobie tego, jak bez tego wsparcia psychologicznego by funkcjonowali. Więc wiem, że osobom, które nie spotkały się bezpośrednio z przemocą seksualną, czasami jest trudno zrozumieć, jak to możliwe, że ktoś, kto został skrzywdzony jako dziecko, w wieku dorosłym wciąż ma problemy psychiczne, wciąż ma problemy ze sobą. Tak to działa. Tak wielkie spustoszenie w życiu dziecka robi pedofil, robi osoba, która krzywdzi je seksualnie. Tomek, co najbardziej tobą wstrząsnęło podczas tych rozmów? Pamiętasz coś, co ci któryś z swoich bohaterów powiedział? Coś, z czym ty sam jakby nie możesz sobie poradzić do końca, jako dziennikarz, dokumentalista? Znaczy powiem, że takie najmocniejsze dla mnie były słowa Jakuba i Bartka, gdy zaczęli opowiadać o tym, jak w jakiej matni żyli. Gdy Jakub w pewnym momencie mówi, że nawet nie pomyślał o tym, aby komuś powiedzieć o niewłaściwym zachowaniu księdza Hajdasza, o tym, że jest wykorzystywany seksualnie, bo bał się, że jego tata, który był organistą kościelnym, a oni mieszkali w służbowym mieszkaniu w domu parafialnym, że straci pracę, ich rodzina straci mieszkanie, a wówczas żył jeszcze ich trzeci brat, ciężko chory. I to te pieniądze, które zarabiał ojciec, były też potrzebne głównie po to, aby wyleczyć tego trzeciego brata. On niestety już nie żyje, zmarł, ale wyobraź sobie, w jakiej matni żyje dziecko, które boi się powiedzieć o krzywdzie, którą wyrządza mu ksiądz, bo tata tego dziecka pracuje w kościele i mieszka a rodzina mieszka w służbowym mieszkaniu w domu parafialnym. A czy to jest niewyobrażalne, jak co się dzieje w głowie takiego chłopca, który z jednej strony czuje się odpowiedzialny za rodzinę, a z drugiej strony przeżywa wielki, niewyobrażalny osobisty dramat. Trzymajcie się, bracia Sekielscy, pisze część naszych widzów, więc trzymajcie się, bracia, i czekamy na wasze kolejne filmy. Dziękuję. Tomek, już cię puszczam, ale nie umawialiśmy się na to. Mam nadzieję, że nie będziesz miał do mnie żalu i pretensji, ale już wykorzystując to, że rozmawiamy, bardzo chciałam cię zapytać, bo twoja opinia ogromnie w tej sprawie mnie interesuje. Byłeś zapewne słuchaczem Listy Przybojów programu trzeciego. Znałeś na pamięć głosy Marka Niedźwieckiego, Piotra Kaczkowskiego, który właśnie z Trójki też po 56 latach odszedł. Bardziej jesteś wkurzony? Czy bardziej jest ci żal, kiedy patrzysz na to, co się z Trójką zrobiło? Albo właściwie, co z Trójką zrobiono? Powiem ci tak, reaguję ze spokojem, ponieważ mam poczucie, że to radio zniszczono już parę lat temu. Mhm. I że to jest jakby taki gwóźdź do trumny, tylko i wyłącznie. To całe zamieszanie z piosenką Kazika. Kuriozalna w ogóle historia. Znaczy, wiesz, jak ja oglądam te tłumaczenia decydentów rządowej rozgłośni, którzy plączą się, wysyłają SMS-y, mówią, że nie ma cenzury, a jednocześnie piosenka Kazika nie jest puszczana, ale jest w zestawieniu, ale jej nie ma. Wiesz, to jest bareja. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I mówię, ja nie czuję wkurzenia. Znaczy, to, co dzieje się z mediami, które kiedyś były publicznymi, a dzisiaj są po prostu rządowymi, to jest oczywiście smutne,
ale być może musi dojść do momentu, w którym po prostu te media upadną ostatecznie, zostaną zlikwidowane i powstanie w ich miejsce coś zupełnie nowego, zbudowane w jakiś zdrowy sposób od początku. A może w ogóle no, obędziemy się bez mediów publicznych, skoro one mają funkcjonować tak, jak to widzimy. Smutne jest to, że Trójka, która przez lata była miejscem jakiegoś głosu też niezależnego wobec tego, co dzieje się w kraju, i głosu rozsądku, stała się symbolem cenzury i tego upadku mediów publicznych. Tylko ludzi żal, niestety, jak zwykle najbardziej. Tomasz Sekielski, dziennikarz, dokumentalista, Państwa gościem. Tomku, ściskam, pozdrawiam, dużo zdrowia życzę Ci. Pozdrów Marka. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Do swojego brata, trzymamy kciuki i do zobaczenia. Dzięki bardzo jeszcze raz. To był Tomasz Sekielski, a teraz już najświeższe dane z Ministerstwa Zdrowia, które pojawiły się tuż po godzinie 10. Dane oczywiście dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Ja wiem, że Państwo je uwielbiają, czekają na nie bardzo mocno, pytając, czy w ogóle epidemia jest, ale to tak ironicznie. Zakażonych mamy w tej chwili 19 569 osób, to jest 301 nowych przypadków, z czego 182 ze Śląska, czyli tam w dalszym ciągu ognisko koronawirusa jest i nie udaje się go na razie zagasić. Niestety rośnie także liczba chorych ogółem, no bo jeszcze niedawno mieliśmy po 100, po 200 osób, dziś już 301. Niestety to są złe informacje. 5 nowych ofiar, także 953 ofiary śmiertelne w tej chwili według danych resortu Łukasza Szumowskiego i 8183 osoby, które walkę z koronawirusem wygrały. To są te najświeższe informacje dotyczące liczb i oficjalnych, to podkreślam po stokroć, statystyk. A teraz już to, co Państwu obiecałam, to, co zresztą Państwo prosili od kilku dni, czyli analiza sytuacji, w której znalazła się polska policja, w której polską policję postawiono lub też z której funkcjonariusze nie są do końca w stanie wybrnąć z twarzą. Tracimy zaufanie według wszelkich badań do policji w ogóle jako służby i rzeczywiście takie obrazki, z jakimi mieliśmy do czynienia w sobotę podczas strajku przedsiębiorców w Warszawie, powodują, że no niestety to zaufanie chyba na razie wzrastać nie będzie. Pojawia się pytanie, czy dziś tak naprawdę policja chroni bardziej władzę, czy chroni, tak jak chronić powinna, obywateli? Tu oczywiście wiele pytań, niestety nadal niewiele odpowiedzi. Policja ustami swojego rzecznika na przykład próbowała Państwa przekonywać, że aresztowanie senatora Burego to zupełny przypadek i że tak naprawdę on sam na siłę wepchnął się do radiowozu, później nie chciał go opuścić. Niestety na nieszczęście funkcjonariuszy i samego rzecznika, pana Sylwestra Marczaka, było widać na filmie, jak to się wszystko odbyło. Tych tematów jest rzeczywiście bardzo dużo. Pytanie tylko, czy utrata dobrego wizerunku policji to jest temat, który jest bardzo młody, czy to już narasta od dłuższego czasu? Na te pytania wszystkie bez wątpienia odpowie Państwu w tej chwili Mariusz Sokołowski. Doskonale Państwu znany, pamiętają go Państwo z pewnością. Były rzecznik komendanta głównego policji. Dzień dobry, miło widzieć. Tyle czasu się nie widzieliśmy, to chociaż przez tego Skype'a sobie rozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Mariuszu, czy nie zgadza się Pan z czymkolwiek, co powiedziałam wcześniej, bo słyszał Pan zapewne ten mój wstęp do naszej rozmowy, bo rzeczywiście trudno oprzeć się wrażeniu, że ta policja nasza, polska, bardzo pracuje już od dłuższego czasu na to, żeby obywatele przestawali jej ufać. No niestety muszę się z tym zgodzić, natomiast powiem jedną bardzo ważną rzecz, że zawsze kiedy polityka stara się ocierać o policję albo wykorzystywać tę policję w jakikolwiek sposób, wtedy jest to na pewno z niekorzyścią dla funkcjonariuszy. Policję ustanowiono jako instytucję apolityczną, jako instytucję, która miała być opierać się tym wszystkim naciskom politycznym, miała kierować się tylko i wyłącznie prawem, a dzisiaj niestety możemy odnieść czasami takie wrażenie, że nie do końca działanie jest adekwatne do sytuacji, szczególnie tych sytuacji, które mają charakter polityczny. Ja wiem, że to jest zawsze taka rola niewdzięczna, kiedy policjanci stoją pomiędzy jedną a drugą stroną sporu, kiedy ten spór w szczególności przenosi się na ulicę. Bardzo często wśród tych policjantów są ludzie, którzy reprezentują w swojej mentalności, w swoich poglądach
poglądy jednej bądź też drugiej strony, oni nie powinni tego okazywać. Natomiast nie jest dobrze, jeżeli z premedytacją wykorzystuje się do tego policję. Nie jest dobrze, jeżeli policja w jakimkolwiek państwie, w tym także u nas, no jest poddana takim naciskom i wykonuje bezwiednie pewne polecenia. Bo wszyscy policjanci, każda policja, wszyscy policjanci, a w szczególności dowódcy policyjni, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że każda władza jest władzą kolejną i chodzi o to, żeby się nie wstydzić tego, co robiliśmy do tej pory. Przez lata, od tego 90 roku, policja pracowała na ten pozytywny swój wizerunek. On na początku z pewnymi oporami, ale potem bardzo szybko wystrzelił w górę. Ludzie zaczęli ufać policji. Te zaufanie było jednym z najwyższych w historii. Była to instytucja najlepiej oceniana spośród innych instytucji publicznych. No i teraz musimy zrobić wszystko. Apeluję tu do policji, żeby tego zaufania nie utracić, bo to odbudowywać się będzie potem bardzo, bardzo długo. Dobrze, tylko cofnijmy się w czasie teraz trochę. Czy sądzisz, że ten moment, kiedy policja zaczęła jakby może nie przekraczać swojej kompetencji, ale jednak być używana jako takie narzędzie do prowadzenia polityki, czy też ochraniania władzy, to był czas roku 2016, kiedy rozpoczęły się protesty przed Sejmem i kiedy właśnie wtedy widzieliśmy tę policję, która jest przeciwko obywatelowi. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie. No niestety to można było właśnie wtedy zauważyć. Ja też ten początek takich działań, które nie były do końca, nie były akceptowalne dla wszystkich, to był ten rok 2016, grudzień 2016 roku, kiedy pod Sejmem jest policja, która stoi pomiędzy właśnie Sejmem a osobami protestującymi. I tak nie raz było, bo ja pamiętam jeszcze będąc rzecznikiem w 2004, 2005, 2006, 2007 roku i tak dalej, kiedy to policja w takich miejscach stała. Natomiast wszystko zależy od reakcji. Oczywiście tam było reagowanie wtedy, kiedy osoby wchodziły na ulicę, wtedy, kiedy zachowywały się w sposób niewłaściwy i taka reakcja powinna być. Natomiast ta reakcja musi być bardzo, ale to bardzo wyważona. Jeżeli gdzieś pojawiają się materiały, które potem pojawiają się reakcje, na ich podstawie potem materiały, które ukazują się w mediach, a które pokazują policjantów z taką niepotrzebną nadgorliwością. Jeżeli pokazywane są materiały, jak widzę w jednej stacji telewizyjnej, gdzie nagle obserwowane są też pojedyncze osoby, które reprezentują inny pogląd polityczny, aniżeli ci, którzy rządzą, to zaczyna już w takiej sytuacji niepokoić i tego być nie powinno. Ten 2016 rok był takim rokiem rzeczywiście, kiedy coś zaczęło się niepokojącego dziać i potem można powiedzieć, że to trochę nastało. Oczywiście na szczęście działania policji to nie tylko te działania pod Sejmem, nie tylko działania w Warszawie, ale także w wielu innych miastach i to są codzienne interwencje policyjne i to powoduje, że ten wizerunek jest ukształtowany. Natomiast tu olbrzymia rola ministrów, rządzących do tego, żeby tej policji nie wciągać w takie sytuacje. Ja wiem, że wola ku temu czasami jest, chęć ku temu jest, bo muszę powiedzieć też z przeszłości pamiętam takie sytuacje, gdzie ktoś na mnie naciskał, żeby podać pewne informacje. Przepraszam, wejdę panu w słowo na sekundę, bo dzisiaj Roberta Winnickiego z Konfederacji pytałam właśnie też o kwestię wizerunku polskiej policji i on powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wykorzystywać policję w tej chwili tak, jak wykorzystywała ją Platforma Obywatelska. No, ja tego w ten sposób bym tego nie podsumował, bo uważam, że tak nie było, bo ta policja zachowywała się w pełni apolitycznie i nie pokazywała w żaden sposób tego, że stoi po jednej czy po drugiej stronie sporu. I jeśli pamiętam wtedy, w szczególności to, co dotyczyło pana Winnickiego i to spory, które między nami były dotyczące Marszu Niepodległości, działania policjantów wobec tego chuligańskiej części Marszu Niepodległości, to dzisiaj podpiszę się pod tym w pełni, z tym, co zrobiono. Mieliśmy akty chuligaństwa i wtedy reakcja powinna być natychmiastowa. Natomiast to, co może mnie niepokoić, to dotyczy między innymi tych ostatnich wydarzeń z soboty, bo przecież w 2012 roku tworzona jest taka koncepcja 3x T, która jest promowana w mediach. To jest czas, kiedy przygotowujemy się do Euro 2012, kiedy spodziewamy się wielu ekscesów osób, które przyjadą do Polski i ta koncepcja 3x T to była troska, tolerancja, tłumienie.
wykorzystujemy po kolei pewne elementy, a tłumienie stosujemy tylko do osób, które w sposób ewidentny łamią prawo. Jeżeli to tłumienie następuje zbyt szybko, jeżeli nie widać jest tej troski, nie widać jest pewnej tolerancji w takiej sytuacji, tolerancji zmierzającej do tego, żeby działania policji też nie doprowadzały do eskalacji napięcia, no to wtedy pojawi się problem z zaufaniem do funkcjonariuszy policji. Niestety bardzo osłabiło także wizerunek policji te działania, które skutkowały wydaniem bardzo nieostrego prawa w trakcie tych ograniczeń epidemii koronawirusa. Mm-hmm. Wtedy, kiedy policja miała, która na początku upominała, przypominała, pouczała i to było bardzo dobrze przyjęte. Proszę zobaczyć chociażby te obrazki tych policjantów tańczących, śpiewających przed domem. Tak, no sami to pokazywaliśmy, oczywiście, że tak. Jest super sprawa. Ale potem nagle coś się zmieniło i nagle okazało się, że przechodzimy do polityki zero tolerancji i nagle zobaczyliśmy całkiem inne obrazki policjantów wypisujących mandaty, policjantów gdzieś zatrzymujących osoby przy myjni samochodowej za to, że myli pojazdy. Policjanta, który legitymuje osoby, które przebywają przy jakiejś smażalni ryb niedaleko stawu, w którym te ryby można łowić. W internecie zaczyna dziać się bardzo wiele niekorzystnego wobec policji. Ja po raz pierwszy spotkałem się z tym, że powstała ta nakładka taka, gdzie jest policjant wypisujący mandat i pod tą nakładkę mógł każdy, czy na Facebooku, czy na Twitterze, i pod tą nakładkę użytkownik internetu mógł wstawić swoje zdjęcie i to był z tego, co robi pod... Patrząc na skalę tych, na skalę tego typu zdjęć, które pokazały się w internecie, ona była niestety bardzo duża i to było bardzo, ale to bardzo niepokojące pod kątem wizerunku policji. Policja jest nie tylko dla tych, którzy rządzą i dla tych, którzy wspierają rządzących, ale policja jest także dla tych, którzy reprezentują inne poglądy. I ja tutaj duży nacisk zawsze kładę i dużą uwagę zwracam na dowódców policyjnych, które mają wpływ na to, co robią ich podwładni, bo ich rolą jest wykonywać polecenia służbowe, rozkazy. Te rozkazy trzeba dawać w sposób bardzo umiejętny, tak aby nie... Po pierwsze, nie łamać prawa, nie tłumaczyć się z tego i tak, żeby potem móc pokazać się z twarzą wobec wszystkich ludzi, a nie tylko wybranych. Jak pan ocenia działania policji w sobotę w Warszawie podczas protestu przedsiębiorców? To dawanie gazem po oczach, to, że mieli zasłonięte, co jest w ogóle chyba niezgodne z prawem, proszę poprawić, jeżeli się mylę, nazwiska na mundurach, bo to było pokazane, że nie można było tak naprawdę zidentyfikować, kto jak się nazywa, jaki funkcjonariusz. No i tak brutalnie to wyglądało. Do tego dochodzi ta interwencja wobec senatora Burego i mówienie, że on sam ten okupował tak naprawdę ten radiowóz. No w ogóle jakieś kuriozum kompletne. To tutaj taka krótka analiza. Ja mogę powiedzieć tak, ja uważam, że te działania były nieproporcjonalne do tego, co się wydarzyło. Po pierwsze, biorąc pod uwagę chociażby liczbę osób zatrzymanych, policja ogłosiła, że zatrzymano 380 osób i byłoby to bardzo dobre, gdybyśmy mieli do czynienia z tym, kiedy jest zadyma na tej starówce warszawskiej. Ale ja przypomnę, że więcej osób zatrzymano jedynie raz w 2008 roku, kiedy to grupa ludzi, kibiców, części pseudokibiców Legii poszła pod stadion Polonii i wtedy zatrzymano 742 osoby. To jest potem nazwane, zostaną słynną akcją, chociaż nie tylko widelec tam znaleziono, ale chociażby ochraniacze na zęby, kastety i to, o tym się zapomina. Natomiast nie było potem tak dużej liczby zatrzymań, nawet w przypadku Euro 2012. Jeśli widzimy ludzi, których trzeba też zrozumieć, muszę powiedzieć, ludzi zdesperowanych, ludzi, którzy tracą pracę, ludzi, którzy nie wiedzą, w jaki sposób mają się zachować, którzy chcą wyrazić swój protest wobec tego, co się dzieje, być może wobec niewystarczającej ich zdaniem pomocy ze strony rządzących w ich działaniach, to trzeba tych ludzi zrozumieć, trzeba z nimi rozmawiać i od tego, żeby ten spór nie istniał, żeby ten spór załagodzić, no nie będzie policja i działania bardzo, bardzo represyjne. Ja muszę powiedzieć, że zabrakło mi tutaj zasady proporcjonalności, jeżeli chodzi o działania policji i mimo, że tam były takie sytuacje, kiedy pojedyncze osoby gdzieś podbiegają do policjantów, starają się tam tych prowokować w jakiś sposób, tak. To
sposoby dowieść do jednostki policji, rozliczyć, ale mieliśmy tam do czynienia też z bardzo dużą grupą osób, które zostały otoczone przez funkcjonariuszy kordonem, a potem kordonem policyjnym i potem wyprowadzane z tego kordonu. Co ciekawe, obok też z głośnika policjanci apelowali o to, żeby ci ludzie się rozeszli, co wydawało się sytuacją kuriozalną. Nie wiem, bo muszę powiedzieć do końca, jaki był cel tego typu działania. Natomiast sposób wykonania uważam, że nie był właściwy. Tu może dowódcy policyjni mogą się ze mną nie zgodzić. Natomiast na przestrzeni wielu, wielu lat ja nie widziałem takich sytuacji, a widziałem sytuację, gdzie agresja ze strony tłumu była o wiele większa, gdzie stopień łamania prawa był większy, a takich działań jak tu nie A może to po prostu... I one, policja wytłumaczy to oczywiście, że one były. Kwestia jest tego, że w różny sposób można tutaj postępować i w różny sposób można, różne środki przymusu można stosować. Proszę zobaczyć, kiedy ostatni raz w Warszawie albo w Polsce stosowano gaz pieprzowy i wobec kogo? To już kilka ładnych lat minęło z tego, co obserwuję to, co dzieje się w Polsce. A tu mamy do czynienia znowu wobec ludzi, którzy przyszli walczyć o swoje prawa, o swoje życie tak naprawdę i mają do czynienia z tego typu sytuacją. Ona nigdy nie będzie dobrze oceniana i policja powinna z bardzo dużą delikatnością, z bardzo dużym takim, z bardzo dużą tolerancją podchodzić do tego typu zachowań. No dobrze, to jeszcze jedna sprawa dotycząca właśnie zasłaniania nazwisk funkcjonariuszy, bo jeden z widzów już mi poprawia tutaj, że policjanta się identyfikuje po numerze, nie po nazwisku. Więc jak to jest? Czy oni mieli mieć prawo zasłonięte te nazwiska na mundurach, czy nie? Nie, policjanci nie muszą mieć tego nazwiska na swoim mundurze, nie zawsze mają to nazwisko. Dobrze by było i muszę powiedzieć, że też to jest kwestia apelu, który pojawiał się od lat, że podobnie jak w 20-leciu międzywojennym, do którego polska policja też często nawiązuje, wprowadzić te na stałe numery policyjne, tak żeby każdy policjant miał numer bardzo dobrze widoczny. Kiedyś w 20-leciu międzywojennym był to numer, który był widoczny na czapce funkcjonariusza. My nawiązujemy do tego chociażby przy zmianie umundurowania teraz funkcjonariuszy i dobrze byłoby, żeby ten numer gdzieś był, żeby obywatel mógł taką osobę zidentyfikować. Natomiast oczywiście ustawa o policji mówi o tym, że kiedy policjant przystępuje do jakiejś czynności, przystępuje do legitymowania, do zatrzymania, musi się przedstawić. Nie legitymuje się w takiej sytuacji, pamiętajmy, więc musi się przedstawić. I tutaj też wiele obrazków mogliśmy zobaczyć w internecie, gdzie nagle jest prośba o przedstawienie się, o podanie swoich danych, i nie zostaje, nie jest to podawane. Też też niedobrze będzie to wyglądało, gdy mając zasunięte twarz w momencie maseczkami, chcą się przedstawić, co daje takie wrażenie, że to działanie nie jest w pełni zgodne z prawem. Jeśli robisz wszystko zgodnie z prawem, wszystko z zasadami sztuki policyjnej, nie będziesz się martwił o to, czy ktoś zna twoje nazwisko, czy nie zna twoje nazwisko, bo nic ci nie grozi, włos ci z głowy nie spadnie, bo jesteś świadom tego i pewny tego, że wykonujesz dobrze swoje obowiązki i tego powinien być pewien każdy policjant. Natomiast ja widziałem też w oczach i na twarzach tych wielu policjantów, na tych różnego rodzaju nagraniach też, takie skonfundowanie tym wszystkim, takie bardzo często można było odczytać, tak mi się wydaje, że nie do końca wiemy, czy we właściwy sposób działamy, a to potem historia niestety ocenia i najczęściej ocenia tego typu działania krytycznie. A może po prostu to, co działo się w Warszawie w sobotę, to była zwykła polityczna pokazówka i tyle? Bawiłem się informacją górników. Panie Mariuszu, mam prośbę, gdyby pan jeszcze mógł na to pytanie ponownie odpowiedzieć, bo mamy jakieś problemy z łączeniem i nie było słychać pańskiej odpowiedzi, więc raz jeszcze na pytanie, czy to była polityczna pokazówka pana zdaniem? Ja mam takie wrażenie, że gdyby to, bo i podejrzewam, że gdyby to była manifestacja rolników, górników, to podejrzewam, że ona by się odbyła bez przeszkód, przeszłaby w tej zakładanej trasie. I proszę zobaczyć, że do tej pory była taka oto taktyka, że jeżeli mieliśmy takie sytuacje sporne, kiedy nie było łamania prawa w postaci rzucania w policjantów, kiedy nie było odpalania racji, a nawet jak te racje były odpalane, proszę zobaczyć, też do tej pory w trakcie chociażby tego Marszu Niepodległości, to też policja nie decydowała się na to, żeby wyciągać osoby łamiące prawo, tylko taktyka była inna. Nie eskalujemy, nagrywamy,
ewentualnie legitymujemy osoby odchodzące, a potem tu zastosowano całkiem inną, która sprawia tego, że dzisiaj rozmawiamy. Tu zastosowano tak, tylko że ludzie zamiast tym krakowskim przedmieściem, z potem Nowym Światem w kierunku Sejmu, biegali po całym mieście, bo mamy obrazki i z Placu Zamkowego, mamy obrazki z ulicy Marszałkowskiej, z Alei Jerozolimskiej, z Ronda Zawiszy, no i ruch wstrzymany, radiowozy policyjne wszędzie. Po co? Zadam pytanie, tak? W takiej sytuacji. Tym bardziej, że ta sytuacja dotycząca też braku zgody albo zgody na to zgromadzenie też nie jest aż tak, nie jest aż tak czytelna. Prezydent miasta mówi, że nie, no potem jest decyzja sądu, która no, mówi coś innego. Ci ludzie też są zagubieni i też trzeba pamiętać o tym, że w tej sytuacji trudnej tym ludziom trzeba po prostu pomagać, a niekoniecznie no, od razu działać na ostro. Co by pan z swoim byłym kolegą z policji dzisiaj poradził i co by im pan powiedział? Znaczy, jeszcze raz od czego tak, i to, że kwestia robienia wszystkiego, że rzeczy polityczne pozostawmy politykom, a my róbmy wszystko, żeby koncentrować się na prawie i taktyce policyjnej, szanując ludzi bez względu na to, jakie poglądy oni wygłaszają, bo nas to nie interesuje. Dzisiaj jest jedna władza, potem będzie druga władza. Tak, to jakby nie była policja podlega pod szefa MSWiA, no to co ma zrobić, jak dostaje takie polecenie? No nie, i tu jest kwestia olbrzymiej mądrości od szefa MSW. Ja wiem, że różne były na przestrzeni lat. Byłem rzecznikiem, kiedy było SLD, kiedy był PiS, kiedy była Platforma Obywatelska. I to jest kwestia mądrości ludzi, którzy stoją nad tą policją, żeby ją chronić od tego typu działań. Policja musi wiedzieć jedno. My działamy w bardzo stanowczy sposób, wtedy, kiedy prawa łamane. Jeżeli może być jakaś, jeżeli mamy do czynienia z manifestacją, zgromadzeniem, które może mieć podtekst polityczny, to musi, czy nie lepiej nagrać to, potem przeanalizować i na szybko podejmować decyzje, których potem będziemy się wstydzić, z których potem będziemy się tłumaczyć. A teraz policja ma się czego wstydzić? Przy niektórych sytuacjach, które oglądałem, przy niektórych obrazkach, muszę powiedzieć, że trochę było mi wstyd za niektóre zachowania policjantów. Mówię to z przykrością, bo ja jestem orędownikiem policji i ta policja nie wyjdzie ze mnie. Jednak 23 lata człowiek w tej policji był i ja wierzę, że zdecydowana większość funkcjonariuszy policji to ludzie, którzy postępują w sposób właściwy, którzy działają w sposób właściwy. Ludzi, którzy wiedzą, czym jest prawo i wiedzą też, co polityka złego może zrobić dla tej policji. Natomiast no, zawsze, jak w każdej grupie, może znaleźć się ktoś, kto jest nadgorliwy, za kogo potem się tłumaczymy. Proszę zobaczyć, tak jak mówiliśmy o tych sprawach związanych z obostrzeniami koronawirusowymi. Tam też mieliśmy do czynienia z pojedynczymi sytuacjami. Zdecydowana większość policjantów zachowała się w sposób fantastyczny. Przypominali, uśmiechają. Nie wiem, czego można było się przyczepić. Ale w sytuacji, no, co do których potem był bardzo duży problem, z czego policja musiała się potem tłumaczyć i tych sytuacji musiała się wstydzić. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendanta Głównego Policji, Państwa gościem Super Raportu. Pozdrawiamy, dziękujemy, dużo zdrowia życzymy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki, to był Mariusz Sokołowski. Już za chwilę informacje z kraju, konkretnie ze Śląska, bo Śląsk nas w dalszym ciągu bardzo mocno interesuje, bardzo mocno martwi. Wiele zdrowia w kierunku Śląska ślemy i rzeczywiście się przydaje, dlatego że przypomnę Państwu, według Ministerstwa Zdrowia, według oficjalnych statystyk, oficjalnych danych, mamy w tej chwili 19 569 zachorowań. To jest 301 nowych od wczoraj, od 17.30, z czego 182, czyli grubo ponad połowa właśnie na Śląsku. Czeka już na Państwa, mam nadzieję, zdrowa i w pełni sił Jasia Łukawska, dziennikarka Radia SK Śląsk. Dzień dobry, Asiu, witam cię. Dzień dobry, wszystko w porządku, u mnie jestem zdrowa. Cieszę się bardzo, trzymam kciuki, żeby tak zostało, ale martwimy się dość mocno, no bo rzeczywiście wydaje się, że ta sytuacja u was jeszcze nie jest opanowana, że liczba tych zachorowań, a być może jest to tylko kwestia zwiększonej liczby testów, to już możemy dyskutować, powoduje, że jednak w dalszym ciągu no, jesteście uważani w tej chwili za ognisko epidemii w kraju.
Dokładnie tak, tak jak wspomniałaś już dzisiaj w super raporcie, 182 przypadki tylko w województwie śląskim. Warto dodać, że już w tej chwili Śląsk jest epicentrum epidemii koronawirusa. Już liczba zakażeń dochodzi do 5800 przypadków, z czego większość to górnicy. 2700 przypadków zostało już potwierdzonych wśród górników, z czego aż 1700 dzięki badaniom przesiewowym, które odbyły się w pięciu zakładach wydobywczych. No i tutaj to jest nowość. Od wczoraj wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zarządził kolejne badania przesiewowe w kolejnej kopalni. To kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Łącznie do jutra zostanie pobranych wymazów w ilości 3000 wśród górników. A taka decyzja została podjęta właśnie dlatego, że w wielu zakładach na całym Śląsku zostają pobierane wymazy na takich mniejszych, wyrywkowych grupach 70 i 100 osobowych. No i właśnie dlatego kopalnia Bielszowice będzie przechodziła testy na obecność COVID-19, dlatego że spośród tych 170 przebadanych osób 5% wykazało zakażenie koronawirusem. Mhm. Dla przykładu w kopalni Marcel w Radlinie też zostały pobrane próbki. Tam akurat wszystkie były negatywne, w związku z czym nie ma tak jakby potrzeby przeprowadzenia tych badań przesiewowych. No i tym samym placówka będzie normalnie funkcjonować, będzie prowadzić wydobycie. Asia, właśnie, ja jeszcze chciałam zapytać o to, jak sytuacja w kopalniach, bo najpierw niektórzy mówili zamykać, więc nam wytłumaczono, że zamknąć nie można, że można tylko ograniczyć wydobycie. Potem się pojawiła informacja po kilku dniach, że powolutku ono zostanie wznowione. Więc tak podsumowując, jak to wygląda w tej chwili? Od wczoraj swoje funkcjonowanie wznowiły trzy kopalnie. Kopalnia Bobrek, kopalnia Murcki-Staszic i kopalnia Jankowice. Taką decyzję przekazał nam wojewoda śląski na wczorajszym briefingu prasowym. Dzisiaj do wydobycia wróci kopalnia Sośnica. No i jeszcze w najbliższym czasie jeszcze kopalnia Pniówek. To są te pięć zakładów, które wymieniłam, gdzie zostało przeprowadzonych 15 tysięcy testów. I tutaj też warto podkreślić, że trwa kolejny etap, czyli badanie również rodzin górników, pobieranie też wymazów, czy rodziny górników są bezpieczni, czy są zdrowi. No i jeszcze też właśnie, żeby przywrócić już normalną pracę zakładów wydobywczych, kolejne testy, kolejne wymazy wśród osób, u których testy dały wynik ujemny, wynik negatywny. I jeżeli potwierdzi się, że kolejny test będzie dalej negatywny, no to będzie zwiększone wydobycie, będzie więcej pracowników pracować po prostu w kopalniach. No na tę chwilę niepokojące są wiadomości właśnie w kopalni Bielszowice, gdzie tam były pierwsze już przypadki koronawirusa i jak pokazały te badania, o których wspomniałam, na wyrywkowej grupie pracowników jest 5% osób chorych. W związku z tym, no niestety wszyscy górnicy będą przebadani. Do jutra ma zostać pobranych 3000 wymazów w całej załodze. To jeszcze drugi temat, bo nie tylko koronawirus nam grozi, grozi nam także susza i Katowice się zbroją. Dokładnie tak. 13 zbiorników retencyjnych. To jest odpowiedź właśnie na zmiany klimatyczne, które obserwujemy już od kilkunastu lat tak naprawdę. Wiemy, że teraz cały kraj tak naprawdę zmaga się z suszą. Dlatego też bardzo duża inwestycja, warta aż 64 miliony złotych. 13 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach w mieście. Woda, czyli deszczówka, która będzie tam gromadzona, ma pomóc w nawadnianiu właśnie między innymi zieleni miejskiej. Ma być ta woda wykorzystywana między innymi też do czyszczenia chodników, ulic, właśnie po to, żeby tej cennej naszej wody na świecie nie zabrakło, żeby jej nie marnować i żeby tą deszczówkę wykorzystywać. No i co jest jeszcze tutaj ważne i warte podkreślenia, no to renowacja kanalizacji deszczowej. Wiemy, że w zeszłym roku opady, które były rekordowe na dobę właśnie w Katowicach, spowodowały ogromne lokalne podtopienia, zalane ulice, zalane samochody. Ta sytuacja miała miejsce w lipcu i właśnie przy okazji tej inwestycji, tych zbiorników retencyjnych, jest też remont, renowacja właśnie kanalizacji. Czyli łączenie miłego z pożytecznym. O, tak to nazwijmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te wszystkie informacje prosto ze Śląska. Ja, Asia Łukawska, dziennikarka Radia SK. Do zobaczenia, Asia. Wszystkiego dobrego, dużo dziękuję zdrowia. Bardzo, dziękuję zdrowia. Bardzo. Dziękuję.
Powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania Super Raportu, ale jeszcze mamy dla Państwa dwa zaproszenia. Pierwsze na Hot Plotę od Natalii Krystek-Lesiak. Dlaczego tak wyglądam? To wyjaśnię za chwilę. Ale najpierw kolejne skutki przedłużającej się izolacji społecznej. Matthew Perry rozstał się z dziewczyną nowej, szuka online. Na Hotplocie można nawet dowiedzieć się, jakiej używa aplikacji randkowej, gdyby ktoś chciał zaprzyjaźnić się z Chandlerem. Po 10 latach małżeństwa zakończył się także związek Megan Fox i Briana Austina Greena. Gwiazda Transformers była ostatnio widziana z innym facetem, a jej mąż skomentował rozpad związku na Instagramie. Napisał, cytuję: w końcu motyle nudzą się zbyt długim siedzeniem na kwiecie. Poeta zrywania. Natomiast Kim Kardashian można śmiało nazwać poetką biznesu. Jej firma bieliźniarska przebranżowiła się na produkowanie maseczek ochronnych. Za jedną maseczkę trzeba było zapłacić $8, czyli około 33 zł. Było, bo wszystkie sztuki wyprzedały się w ciągu godziny. Mnie maseczka bardzo się dzisiaj przyda, a chciałam tylko wyglądać jak żona Justina Biebera. Na Hotplocie można zobaczyć, jak kanadyjski piosenkarz robi ukochanej makijaż. Choć to jego pierwsze podejście do tematu, efekt jest po prostu świetny. U mnie taki eksperyment wyszedł, jak widać, no ale może to po prostu trzeba wyglądać jak Hailey Bieber. Dwa dni kazał na siebie czekać, ale jest Adam Feder. Adam Feder przygotował dziś dla Państwa, jak zwykle, cykl Będzie Dobrze. Tym razem, nie wiem, co to właściwie ma oznaczać, ale Michał przed chwilą Kozłowski, dobrze Państwu znany, powiedział mi na ucho, że to ma być o Robocopie, tak? W dobie koronawirusa? Współczesnym Robocopie. Tak Adam zapowiedział, no to zapraszamy. Adam Feder i Będzie Dobrze. Dziś o tym, jak mierzyć temperaturę. W Polsce używamy do tego celu termometru rtęciowego zazwyczaj. On jest zakazany na terenie Unii, więc my go sobie przemycamy z Ukrainy, no bo my tu jesteśmy przywiązani do tradycji. Natomiast w Chinach, ale i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju i we Włoszech, na przykład w Mediolanie, temperaturę mierzą policjanci wyposażeni w specjalne hełmy, niczym z filmów science fiction. Czyli tak właśnie powoli spełnia się sen fanów Robocopa. A jak działa taki hełm? Zainstalowane w nim kamery wykrywają twarze i pokazują policjantowi, czy ktoś gorączkuje i kwalifikuje się do kwarantanny, czy też nie. Osłona oczu ma wbudowany wyświetlacz rozszerzonej rzeczywistości. Według producenta wrażenia są takie, jakby funkcjonariusz oglądał ekran telewizora o przekątnej 74 cali z odległości 3 metrów. Kamera termowizyjna działa z dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza i wyłapuje z tłumu potencjalnie zarażonych koronawirusem z odległości do 2 metrów. Producent sugeruje, że doskonale sprawdzą się na lotniskach, w szpitalach, no ale policjantom mogą służyć nie tylko do mierzenia temperatury, ale i do wyłapywania poszukiwanych, do skanowania tablic rejestracyjnych, jakby tam powgrywać bazy danych. Na razie nie ma mowy o innych, znanych z filmu, funkcjach bardzo przydatnych. Ale to też, jak się wydaje, jest kwestia czasu. Hełm działa na jednym ładowaniu 8 godzin. Łączy się przez Wi-Fi i Bluetooth, waży kilogram. Ceny zaczynają się od 20 tysięcy złotych za sztukę. Na przykład chińska policja już ma 1000 takich hełmów, 1000 robokopów na ulicach. Pytanie nie brzmi więc czy, ale kiedy zobaczymy takich robokopów na polskich ulicach. Na razie polska policja wyposaża się w inne gadżety i sprzęty bardzo przydatne w czasach pandemii do tłumienia zamieszek.
124 furgony do przewożenia zatrzymanych, 5 super nowoczesnych pojazdów opancerzonych z armatkami wodnymi, ale niewykluczone, że trzeba będzie kupić jeszcze więcej tych armatek, no bo sytuacja jest, jak to się mówi, rozwojowa, więc na te hełmy prawdopodobnie jeszcze poczekamy, być może do jakiejś kolejnej pandemii. Będzie dobrze. To był specjalnie dla Państwa Adam Feder. Będzie dobrze, wróci jutro, mam nadzieję. Dziękujemy bardzo za dziś, za wspólnie spędzony czas. To jest koniec super raportu na dziś tylko, bo wracamy jutro o godzinie 9. Państwa gościem między innymi będzie rzecznik rządu Piotr Müller, dlatego zapraszam bardzo ciepło do tego, żeby zadawali Państwo już pytania w komentarzach do pana rzecznika, nie tylko związane z epidemią, ale z innymi tematami również. Będziemy wszystko sprawdzać i część pytań na pewno jutro do pana rzecznika od Państwa popłynie. Także dziękujemy już za wszystkie komentarze i te dzisiejsze, i te, które przybędą do nas z szerokim strumieniem, mam nadzieję. Kamila Biedrzycka, bardzo dziękuję. Dziękuję także. Dziękujesz, Michałku? Cisza. Dziękuję, powiedział Michał Kozłowski, wydawca tego programu. Dziękujemy także wszyscy w imieniu całej ekipy Super Ekspresu Radia SK, Radia Plus. Bierzemy się do roboty i wracamy do Państwa jutro. Dobrego dnia, do zobaczenia.